to dobra. Bo też z drugiej strony dosyć blisko tutaj byłam tego mikrofonu. To może dlatego. No, czyli nagrywamy. A wolelibyście te rozmowy w poniedziałki czy we wtorki? Elo, kiedy wtorki. Tylko ci pasuje. Może poniedziałki by były. Bo tak, w piątek jest live, sobota, niedziela, poniedziałek. Czyli dwa dni od live'a, a jak robię we wtorek, to też są dwa dni do live'a. No to wychodzi na to samo. Wtorek, środa, czwartek. No to faktycznie, albo poniedziałki, albo wtorki. Słuchajcie, nie będę komentować dzisiaj, nie będę nic mówić na temat tej sytuacji z moim administratorem Kornelem. Bo po prostu tam już pisaliśmy o tym na serwerze. Więc chyba nie ma sensu o tym dyskutować. Ja zamierzam po prostu, no odebrałam tą Kornelowi Lubojańskiemu, czyli Janysowi, funkcję administratora, ale tymczasowo, nie na zawsze. No i po prostu będę oczekiwać, będę czekać, aż Janys sobie przemyśli to wszystko. Jak uznam, że już sobie przemyślał, zrozumiał, że nie może po prostu krytykować nikogo na serwerze, nieważne czy Marka, czy innych administratorów, czy innych członków, tak samo hejterów, no po prostu no nie można o nikim się źle wypowiadać. Co prawda my oceniamy to, co ktoś robi na naszym serwerze, ale jeżeli ktoś też krytykuje członków naszego serwera na innych serwerach, no to to nie jest też fajne, prawda? Tu się z tobą zgodzę. Bo jakieś tam inne działania, że tam się ktoś z kimś kłóci, czy tam coś tam robi na innym serwerze, to można się w to nie wtrącać, tylko jak naszych członków ktoś tam omawia, no to byłoby fajnie, żeby tak jakoś miło z szacunkiem. Nie wiem, Kornel się chyba, czyli Janys się chyba denerwuje, ma tam jakieś... Zauważyłam, że ostatnio jest jakiś podenerwowany. No bo dzisiaj był w pracy w ciągu dnia, czyli nie pił żadnego piwa, nic tam nie imprezował. I w czasie przerwy w pracy pozamieszał takie komentarze o Marku Łangowskim, youtuberze, dosyć niemiłe. Nie wiem, może to wynikało z tego, że był zmęczony, może się nie wyspał. A wczoraj, co było wczoraj? Były jakieś wczoraj sytuacje? Jakieś rozmowy głosowe gdzieś? Nie. W weekend, prawda? W sobotę żeśmy rozmawiali. Chyba tak. No, także... Słuchajcie, ja się postaram... No, o właśnie, wiem, co chcę powiedzieć, że po prostu przepraszam was, że byłam w takim złym stanie na live'ie. Postaram się wyciągnąć z tego wnioski, nie będę pić tam alkoholu za dużo, żeby się, bo trochę tam wypiłam piwa po prostu przed live'em i w trakcie, no i... I już bez tego miałam trochę zły humor i tam potem w drugiej części live'a zaczęłam płakać. Nie za ładnie wyglądałam, rozczochrana, twarz spuchnięta. Myślę, że widzowie wolą, jak jestem wesoła, więc postaram się zmobilizować na piątek, żeby się fajnie czuć. No teraz jak z wami rozmawiam, to się dobrze czuję. Siema wszystkim. Ja mam pytanie, tutaj ten... Kanał na Discordzie to jest dla filmowców, dla jakichś profesjonalistów, czy o co tutaj chodzi? Jesteś hejterem? Bo czemu jakieś takie pytanie? Dlaczego dla filmowców? Nie jestem hejterem. Po prostu dostałem linka, wszedłem tutaj, bo podobno coś tutaj się znamy na filmowaniu, tylko nie wiem, czy dobrze trafiłem.
Nie, to jest kanał youtuberki Eli Gavin, youtuberki z Krakowa. A jaka tematyka Pirate Drzwi? No, YouTube głównie. Lifestyle. A, lifestyle. No, czyli też jakby w coś związane z filmowaniem, nie? Live, filmowanie, cuda na kiju, z tym związane. Podobna branża. Jak ci się nie będzie podobać, to zawsze możesz sobie włączyć telewizor. Zapraszamy. Nie, ja tam telewizji nie lukam. Walić telewizję. Za nudno tam jest. Ja to profesjonalista jestem. Tak się pytam, co tu wy robicie, czy to jest po prostu... Czyli po prostu jesteś jakąś dziewczyną, która ma swój kanał na YouTubie i robisz jakieś tam produkcje, tak? Tak, tak. A jaka tematyka tych produkcji, mogę wiedzieć? Bo ja też się zajmuję filmówką. Wiesz co, jeśli możesz, to na razie zostawmy te tutaj pytania. Poprzysłuchuj się, to się zorientujesz za chwileczkę, o czym rozmawiamy, bo ja wolałabym się skupić na rozmowach z moimi widzami, wiesz? No i może, no bo trudno mi jest tak tutaj tłumaczyć osobie, jak i zupełnie z zewnątrz, o co tutaj chodzi. To poprzysłuchaj się, to za jakiś czas zrozumiesz, dobrze? Albo ludzie... po prostu możesz tam na przedpokoju popisać, to ci tam osoby wytłumaczą. Na czacie przedpokoju sobie popisz, to ci tam na pewno ktoś też wyjaśni, czym my się zajmujemy, dobrze? Dobra, można poprzeglądać kanał. Nie chcę mi się tego wszystkiego przerzucać, po prostu posłucham i wyciągnę własne wnioski, nie o co tu biega. Do tego, co mówiłam. O, Saddam, tak. Mogę się z tobą zgodzić, że jakby faktycznie wolimy, jak jesteś, wiesz, zadowolona niż smutna. To fakt. No właśnie. Także postaram się być w dobrej formie. Teraz jak z wami rozmawiam, to mam dobry humor, aczkolwiek tak godzinę, dwie temu to może było trochę gorzej. Elu, jeżeli mogę. No. To jakby, jak mówisz, że postaram się, żeby mieć lepszy humor, nie musisz dla nas nic robić. My ciebie lubimy za to, kim po prostu jesteś. Fajnie by było, gdybyś, wiesz, miała dobry humor, ale no, staranie się, żeby mieć dobry humor, brzmi jak jakiś przymus i to też może powodować w tobie jakiś tam, nazwijmy to, delikatny stres, że musisz coś zrobić. My lubimy ciebie trochę za to, kim ty jesteś po prostu. Jeżeli mógłbym powiedzieć, to bardzo dobry wideoblog ostatnio. Naprawdę tęskniłem za tym wideoblogiem. Dzisiaj wgrałam następny. Jeszcze nie widziałem, bo jakby jest ta głosówka i taki coś tam robiłem sobie, na pewno sobie zobaczę. Temat, bo ostatnio rozmawialiśmy o tym, że może fajnym pomysłem byłoby zrobienie takiego intra jakby przez widzów. Nie wiem, co o tym sądzisz. Może taki konkurs nawet, że konkurs intra zrobionego przez jakiegoś widza. Tak, tylko że ja myślałam, rzeczywiście muszę o tym napisać. Po prostu tam na serwerze i w ogóle na innych moich profilach w internecie. Bo chodzi o to, że... Ale konkursu nie chcę robić, bo po prostu każde intro, ktokolwiek by zrobił, to będzie jakaś jego praca i to będzie miłe. Więc po prostu mogą różne osoby robić. Po prostu ja bym mogła... Wszystkie nagrodą by było pokazanie tych filmików w moich wideoblogach z podaniem na przykład autora, jeśli ktoś sobie życzy. Oczywiście. Na przykład można by to tak zrobić, że ktoś, kto by zrobił takie intro, które, no nie wiem, obejrzałabyś razem ze swoimi administratorami i uznalibyście, że jest to jakkolwiek dobre intro, że na przykład w wideoblogach konkretnie, bo wideoblogi to jest takie coś, co jakby jest tak bardzo twoje, że nie wiem, czy może być coś bardziej twoje niż właśnie wideoblogi takie. I ludzie, którzy by podsyłali takie swoje intra, no to na przykład co wideoblog, to było inne intro innego jakby autora. A to ciekawe urozmaicenia. To znaczy ja nawet myślałam, że mogę robić tak, że na przykład jedno sobie wybiorę faktycznie na taką czołówkę.
A na przykład pozostałe, jak napłyną jeszcze dwa na przykład inne, to pod koniec filmu powiem, dam planszę albo zapowiem, że dziękuję moim widzom za zrobienie intro albo... Bo ja też daję na koniec filmu też te filmy reklamowe, więc nie wiem, jak się nazywa końcówka. Jasne, jasne. Tylko profesjonalnie. Też w jakimś tam stopniu nie, myślę, że nie można jakby oderwać tego twojego takiego stylu z tego. I na przykład te jest intro, jest outro. Outro to jest to na końcu, które nazwijmy jest outro, intrem. No. I to outro mogłoby być twoje, natomiast zbierałabyś sobie te intra od ludzi i robiłabyś wideoblog, uznałabyś, że fajnie, ktoś się postarał, ktoś tam, nie wiem, włożył w to jakąś pracę, więc dodam to intro akurat, robisz sobie dalej swój wideoblog, no i outro jest już twoje, no bo też nie chcielibyśmy, twoje outra i intra też mają właśnie taki swój, wiesz, jakby taką, takie, są takie elowe, że tak to nazwę. Te wideoblogi robię nieregularnie, więc po prostu bym w sumie mogła tak robić, że nawet mogę dać kilka naraz tam gdzieś pod koniec pokazać i potem następnym razem znowu, bo to by było fajne, no. Zobaczymy zresztą. Także jeśli pozwolisz, to ja właśnie chciałabym to ogłosić, że kochani widzowie i osoby, które teraz mnie słuchają, ja jutro o tym napiszę na Discordzie, że jakieś takie filmiki potrzebuje od 1 do, nie wiem, 7-8 minut. To mogą być 3 minuty, 4, 5. Może być 6-7 minut, nawet 10 taki teledysk. Jakieś na przykład migawki. Możecie sobie wybrać tematykę, że migawki na przykład, że ja jestem, prawda, w różnych jakichś okolicznościach, jakieś fragmenty filmików i muzyczka i coś tam, jakaś grafika. Mogą być takie do filmów, jak z córką nagrywam, no to żeby ona się pojawiała, to bym wykorzystywała. No, filmów z youtuberem Markiem Łangowskim już nie będzie, więc... Ale z nim też możecie robić jakieś reklamówki. Może to się przyda do czegoś. Może za jakiś czas pojawi się jakaś nowa osoba. Nowy bohater. Aktor moich filmów i wtedy będziecie robić z nim. Bo przyznam, że szukam jakiegoś fajnego chłopaka, który by występował ze mną na filmach, bo to było fajne. Jak również w ogóle różnych osób szukam ciekawych, które by chciały ze mną nagrywać. Nie możesz. A kto to powiedział? Taki głos jakiś, jak spod ziemi. Ja mam następne pytanie, Elu, jeżeli można. Także, no, czyli te czołówki. Aha, i jeszcze się zastanawiam, przepraszam, tylko skończę myśl. Że mogłabym jakieś fajne fragmenty filmów po prostu, można do mnie przyjść z jakimś dyskiem i ja na przykład dam pliki. Ewentualnie mogę coś wykombinować, żeby to wgrywać. Wykupię na Google dodatkową przestrzeń i tam można by sobie pobierać z folderów jakieś krótkie takie po prostu filmiki po parę minut poprzycinam. Że na przykład ja w wannie, ja gdzieś tam na wakacjach, na nartach i nie wiem, na live'ie coś tam, bla, bla, bla i tam sobie można coś pościągać, nie? To byłoby fajne. I zdjęcia też, nie? Tylko kurczę, ja potrzebuję kogoś, żeby mi to ktoś robił, bo pomysłów jest dużo, a... No dobra, no to pytaj, Sadam, co tam chciałeś zapytać? To znaczy, Elu, można zacząć tak naprawdę od tego, żeby ludzie... Można ściągać sobie filmy z YouTube'a bezpośrednio, więc myślę, że na początek, żeby aż tak nie angażować bardzo, wiesz, ciebie w ten cały projekt, można by zasugerować, że ktoś może sobie ściągnąć jakiś, nie wiem, twój film, twój wideoblog, czy nie wiem, jakieś tam ujęcia z shotów, czy jakkolwiek byśmy to nie nazwali, i z tego spróbować coś zmontować. Ale miałem też drugie pytanie, bo... Jest.
Tylko czekaj, powiem ci jedno zdanie, bo jak ktoś jest niezorientowany w tych moich filmach, no to będzie mu ciężko znaleźć jakieś takie perełki. A ja wiem, nie? Ja po prostu myślę, że będę robić tak, że będę w czasie montowania wybierać jakieś fragmenty i gdzieś tam wygrywać, nie? Ale to na gogle by trzeba było chyba, nie? Jasne, na pewno gdybyś gdzieś mogła zrobić jakieś takie miejsce, w którym byłyby takie, no nazwijmy to, twoje ulubione sceny, czy jakieś coś, co tobie najbardziej pasuje, no to na pewno byłoby to ułatwienie dla kogoś, kto potencjalnie miałby robić spróbować zrobić faktycznie takie intro, ale też myślę, że byliby w stanie ludzie zrobić to intro na podstawie oglądania po prostu twoich materiałów na YouTubie. Ale a propos materiałów na YouTubie, to mamy drugi temat, który chciałbym z tobą poruszyć. No. I oczywiście najmocniej cię przepraszam, bo jestem generalnie, jestem ciekawskim człowiekiem, jak już prawdopodobnie zrozumiałeś to i znamy się tak troszeczkę, tak nazwijmy to, że się znamy. Ja cię znam trochę lepiej niż ty mnie znasz, bo dla ciebie jestem tylko jakimś tam jednym losowym nickiem na jakimś Discordzie, ale generalnie jestem wielkim fanem twojej twórczości. Miałeś kiedyś taki film, pisałem o tym na takiej grupie, w sensie na takim kanale, tam listy do admina to się bodajże nazywa, ale prawdopodobnie tego nie widziałaś, bo no gdzieś tam masz tyle pewnie tych wszystkich powiadomień, że machasz na to ręką. Miałaś kiedyś taki film, w którym czytałaś komentarze z jakiejś strony, czyj to numer, czy coś takiego, i one generalnie były, no głównie były negatywne. I pomyślałem sobie, jak to oglądałem, że bardzo fajnym pomysłem byłoby, gdybyś zrobiła dokładnie coś takiego, w sensie, że czytałabyś komentarze, ale właśnie nie negatywne, tylko pozytywne. Ale żeby na negatywy też odpowiadać? Nie, właśnie, wiesz co? Negatywy jakby... Elu, jak tak możemy sobie szczerze porozmawiać, to nie, no to w tym całym twoim... Czyli żeby komentować pozytywne komentarze o mnie, tak? Dokładnie, dokładnie. Nie wiem, czy sama byś to miała wybrać, czy na przykład mogliby ci w tym pomóc twoi administratorzy, czy nawet jakby gangusie, bo tak się nazwijmy, ale właśnie, że czytałabyś pozytywne komentarze i w jakimś, no może nie tyle co reagowała na to, co... No czytałabyś, nie wiem, skomentowała to, bo generalnie fajnie się ciebie słucha, jak mówisz i nie jesteś zdenerwowana, nie jesteś przejęta, wiesz, nie tak jak było na ostatnim live'ie, bo ostatni live naprawdę taki smutny vibe, wiem, że miałeś jakieś tam swoje problemy, coś się zdenerwowało, okej, okay, jakby twoje życie jest, wiesz, to jest twoje życie, to nie jest coś, co o czym my możemy w pewien sposób rozmawiać, bo jesteśmy tylko widzami internetowymi, niemniej jednak... Jakbyś właśnie poczytała pozytywne komentarze i jakby tak w takim, nazwijmy to, pozytywnym vibe się trochę popływała, to ja osobiście myślę, że to byłby bardzo fajny film do oglądania. Live. Ty chcesz na filmie to robić? W sensie, że no właśnie zrobiłabyś taki, nazwijmy to, wideoblog, że sobie aha, siadasz, tak jak aha, no film, wtedy, dobra. Na bujanym krześle. Aha, myślałam, że chciałeś w czasie live'u. No, ale to by trzeba było szukać te komentarze, zbierać, przygotowywać się do tego, to nie jest takie proste. Tak, ktoś musiałby mi to przygotować. Oczywiście. Myślę, że nawet moglibyśmy na tutaj u ciebie na Discordzie zrobić jakiś taki, nazwijmy to, pokój, pozytywne komentarze, no nie? Oczywiście, wiadomo, pisaliby tam ludzie mnóstwo dziwnych rzeczy, pisaliby bzdury i tak dalej, ale dałoby się wtedy z tego jakby wykaraskać, no nie wiem, na 20-minutowy film, nie wiem, ile potrzeba by tych komentarzy, powiedzmy 100, no to właśnie wtedy, kiedy uzbierałoby się 100 takich pozytywnych komentarzy, które ty byś uznała, że są, to są pozytywne komentarze, no i wtedy właśnie nagrać z tego film, że czytasz tylko te pozytywne rzeczy. Dobra, ale zostawmy na razie ten temat, bo nie ma sensu o tym cały czas rozmawiać. Ja się nad tym zastanowię, rzeczywiście będę sobie coś tam zbierać na bieżąco,
jakieś screeny, założę sobie folder w telefonie na to i... Ale to by było ciekawie, jakby można było i pozytywne, i negatywne, bo najfajniejsze są te negatywne, nie? Wiesz co, Elu, czy negatywne są najfajniejsze? No nie, ja się z tym nie zgodzę. Ja uważam, że pozytywne są lepsze. Że, bo można by to tak w opozycji, raz jedne, raz drugie. Ja chciałam taką rzecz skomentować, bo ostatnio nagrywałam film w domu, jak tam gotuję taki makaron z papryka, pomidorek, kurczaczek, sos szpinakowy. No i tam się hejterzy dopatrzyli, że tam jakieś rzeczy miałam w kuchni i coś tam, prawda? Drzwi jakieś tam przybrudzone. No ja powiem szczerze, że ja po prostu jak na przykład coś filmuję, to ja to robię tak bardzo spontanicznie. No mam po prostu jakieś natchnienie, o, jakiś pomysł i coś tam robiłam to danie, prawda? No to stwierdziłam, o, filmuję to. No i to już wszystko było przygotowane. Córka mi tam mówi, mamo, kiedy będzie ten kurczak z tą kukurydzą, z tą papryką, kiedy to będzie, nie? No to w normalnych warunkach to ja bym sobie tam mogła coś tam przygotować, tą kuchnię do nagrywania, tam coś pościerać i tak dalej, ale córka mi krzyczy, że już chce jeść, a to jeszcze jest niezrobione, a ja równocześnie bym to chciała nagrać, prawda? No więc po prostu biorę i nagrywam w takich warunkach, jak jest. No niejednokrotnie ani nawet nie jestem pomalowana, jakoś tam ubrana, uczesana, w tle tam jakieś rzeczy, no bo przecież nie będę się przygotowywać 2 godziny plan zdjęciowy, a dziecko głodne będzie czekać na obiad, nie? Racja, ale ta kuchnia wygląda, jakby nie była sprzątana z 20 lat. Nie, aż tak to źle to nie jest. W każdym razie chodzi o to, że w ogóle ja po prostu nic nie jestem w stanie tak przygotowywać, no bo to by sobie trzeba było dzień wcześniej coś tam przygotować, zrobić, pomyśleć o tym i dopiero potem nagrywać, a ja w ogóle raczej jestem w takim stanie, że ja sobie nic nie przygotowuję, tylko spontanicznie wszystko nagrywam. No do tego stopnia, że na przykład jak są te live'y, no to a ja ani w ogóle tam tego pokoju nie porządkuję, bo mi się nie chce, bo się denerwuję. Ubrania to jakieś takie łapie, co mi tam wpadnie w rękę, to jest to, że sobie to włożę, nie? Jakieś tam notatki, coś, no to tam wrzucam do tej skrzynki. No, kosmetyki, no to trzymam w jednym miejscu, no to zawsze mam pod ręką. No ale nie, jakoś tak, no ciężko mi jest po prostu w czasie live'a się w dniu live'a na przykład, o, 2 godziny ja tam sobie wszystko szykuję do live'a, czy tam 4 godziny szykuję, to nie, ja po prostu 8 godzin się denerwuję, że będzie ten live i w ogóle się nie szykuję. I no i tak ogólnie wygląda moje życie po prostu. Najgorzej jest, jak na przykład mam gdzieś jechać, jakąś podróż, nie? No to sobie stwierdzam, że sobie tam wcześniej wszystko porobię, nie? A potem jest efekt taki, że ja wszystko robię w nocy, dzień przed wyjazdem. I jeszcze po prostu, jak się można domyśleć, jestem niewyspana przez to, nie? Bo już w nocy mi się chce spać. W ogóle jestem niezapakowana i muszę sobie nastawić budzik na jakąś tam wczesną porę, na przykład 6 rano, żeby jeszcze skończyć tam pewne rzeczy, nie? Także ja strasznie jestem, ja jestem kompletnie niezorganizowana. Kiedyś się lubiłam pakować na wakacje, a teraz to ja po prostu w ogóle nie jadę nieprzygotowana, no nienawidzę się pakować, szykować. Jak chodzę na te zlecenia fotograficzne, to rano się pakuję przed wyjściem, czy tam po południu, wtedy, kiedy mam jechać, a dzień wcześniej nic, kompletnie zero, nawet nie wiem, co na siebie włożę. Nie wiem, może powinnam jakieś leki zażywać, żeby sobie w dzień wcześniej przygotowywać, a nie jestem w stanie.
Albo po prostu taka technika małych kroków, żeby tu sobie coś poskładać, tu sobie coś przygotować, tu sobie coś zrobić. Bo mnie trochę to przytłacza, że tak za dużo mam rzeczy, prawda? Tu te fanboxy, to może tak po trochę, nie? Wszystkiego i powoli małymi krokami do przodu. No, także... Elo, nie próbowałaś kiedykolwiek jakby zrobić listę rzeczy, którą byś odhaczyła, na przykład coś ugotujesz, to zaznaczasz ptaszkiem, że coś ugotowałaś na przykład, nie? Albo jak chcesz coś spakować na jakiś wyjazd, to po prostu to zaznaczasz. Bo lepszym pomysłem byłoby, jakbyś się chciała wcześniej to zaplanować, albo po prostu to odhaczyć, niż potem się stresować, że czegoś się nie zrobiło, albo się zapomniało. No tak, tylko że po prostu... Kiedyś robiłam różne listy, chciało mi się żyć, coś tam kombinowałam, starałam się i tak dalej, nie? Człowieka do pewnego wieku życie jakoś cieszy, bawi i coś tam sobie robimy, kombinujemy. Fajne, a ja doszłam do takiego etapu, do takiego stanu, że w ogóle nic mnie po prostu nie bawi, nie cieszy. A już na pewno nie robię żadnych list. Ja już w ogóle żadnych list, notatek nie robi. W ogóle się, ja się dziwię, że jeszcze mi się chce pisać na tym Discordzie z wami. Nie chcesz z nami pisać? No bo już jestem w takim stanie takiego wypalenia, bo już zaczynam mieć problem, że mi się już nie chce tych live'ów prowadzić, nie? Już mi się te live'y znudziły. Głosówki, no rzadziej jestem, rzadko robię, to się jeszcze jakoś tak nie wypaliłam, ale ten Discord też już mnie zaczyna nudzić, prawdę mówiąc. Także... No nie wiem. Ale nie, może to jest chwilowe, no. Muszę po prostu, myślę, że... Może jak poznam jakiegoś fajnego mężczyznę nowego i się zakocham, to może wtedy... Znowu mi się zachce coś robić, nie? Bo myślę, że miłość i jakaś pasja jest motorem wszystkich działań, nie? No dobrze, to takie jeszcze jedno małe pytanie. Jaką kuchnię najbardziej lubisz? Zagraniczną czy polską, jeśli miałabyś wybierać spośród tych dwóch opcji? Ja nie mam żadnej ulubionej kuchni, po prostu lubię zmieniać dania. Lubię chińskie jedzenie, ale na przykład no najwyżej raz na tydzień, bo potem to już nie mam ochoty na to. Nie, no chyba zdecydowanie ta polska kuchnia jest najfajniejsza, te różne tam pyzy, kluseczki, koteciki, prawda? Bo taką jakąś kuchnię orientalną, no to tak po prostu tylko kosztuje, nie? Włoska, te pizze, pasty, makarony, od czasu do czasu to można zjeść, nie? Ale cały czas ten makaron wpierdalać, że tak powiem, to dupa rośnie człowiekowi. I tą pizzę, nie? No to nie. Francuskie jakieś żaby, żreć owoce morza, jakieś meduzy, no to można tam od czasu do czasu skosztować jakieś ślimaki i inne dziadostwo, ale tak na co dzień to nie. A na co dzień ziemniaczki z kapustką, zasmażaną kotlecik, czy jakieś eskalopki, czy tam jajeczko sadzone, cokolwiek, nie, no to brzmi smacznie, prawda? Wydaje mi się, że ta kuchnia polska jest taka dla żołądka najfajniejsza, nie? Ela, a jak tam twój Tinder? Bo założyłaś i w sumie nie ma żadnych newsów. A jeszcze Lilianusz napisała z pytaniem, czy dalej chcesz
pomocy z gotowaniem. A gdzie ona to pisała? Na innym serwerze. Pamiętaj, Felu, że jakbyś potrzebowała pomocy, to ja też jestem. No słuchajcie, ale zaraz, bo było jeszcze wcześniejsze pytanie. Aha, o tego to za chwileczkę odpowiem o tym gotowaniu. Z tym Tinderem wam odpowiem. No więc ja sobie chcę pozakładać jeszcze profile na wszelkich takich różnych możliwych portalach randkowych. Ale ja z tego nie zamierzam korzystać w sensie umawiania się na jakieś spotkania, bo mi się nie chce, ja czegoś takiego nie lubię. Ale powrzucam sobie jakieś ładne zdjęcia, dam sobie opis o sobie, że tam jestem youtuberką, dam link do kanału, do Discorda, do Facebooka. Tak bardziej w celu po prostu reklamowym, no nie, żeby ludzie wchodzili i na przykład ktoś się stanie moim widzem, zacznie oglądać, już tam się zaprzyjaźni, będzie wiedział, kim ja jestem i wtedy ewentualnie taka osoba może chcieć mnie poznać. Słuchajcie, zlokalizujcie, kto to tak tutaj nam zagłusza. Co tu się stanęło? Co do portalów randkowych, to osobiście polecałbym, ode mnie oczywiście, taki portal dosyć stary, na przykład, na przykład jest taki portal Badu, nie wiem, czy słyszałaś o tym, albo Aerodays, to jest też taki portal z różnymi anonsami, tam ofertami różnymi, itp., itd. Tak, tak. Jak ten drugi się nazywa, zapiszę sobie. aerodate.pl. Aha. Rozpuch, co ty tej Elce polecasz? Przecież to jest strona dla eskortek. Masakra. Czyli dla dziwek? Mówiąc tak. Polskim językiem? Tak, dla osób świadczących usługi seksualne. Aha, no to widzisz, to mnie wkręca. Ale słuchajcie, ja chciałam powiedzieć, że tak jak mówię, ja to w celu reklamowym sobie dam. Jako youtuberka, jako influencerka, ktoś tam, kto się w tych social mediach reklamuje. Natomiast ja na dzisiaj mam taką sytuację, że ja nie mam czasu odpisywać na różną korespondencję od moich widzów, tam na przykład na Discordzie, na Priv, na maili nie sprawdzam regularnie, na Messengerze. Myślę, że wystarczyłoby po prostu w ogóle tutaj sobie sprawdzać tą korespondencję od ludzi regularnie i tam sobie jakieś notatki z tego robić. Jakbym miała jeszcze sprawdzać korespondencję na tych stronach randkowych, to ja bym chyba zwariowała. Nie, nie mam czasu na to w ogóle. Nie, myślę, że prawdę mówiąc, wydaje mi się, że za jakiś czas poznam jakiegoś fajnego chłopaka, mężczyznę, właśnie za pośrednictwem tego, że robię te filmy na YouTube. No bo jednak dzięki temu mam dużo ludzi mnie ogląda, prawda? Będę sobie tam wspominać, że się czuję samotnie, chciałabym kogoś poznać, no to się ktoś znajdzie. A na przykład dawniej, no to jak właśnie założyłam tą moją firmę i sobie wymyśliłam, że będę prowadzić studio fotograficzne, no to sobie wymyśliłam, że założę taki bank twarzy, będą się do mnie zgłaszać różni jacyś fajni modele, przystojni jacyś mężczyźni, dziewczyny, chłopcy i dziewczyny, kobiety. I że sobie będę tych modeli podrywać i będę miała jakichś tam zawsze fajnych kochanków, nie? No i owszem, przychodzili ci modele do mnie, statyści, aktorzy, ja sobie tam ich podrywałam. I w ten sposób poznałam mojego męża, no bo on się zgłosił po prostu, żeby się sfotografować, zostać modelem, zaczął przychodzić, no i tak się poznaliśmy, prawda? Także to czasami jest fajnie sobie tak wykombinować, o, że robisz coś, czy gdzieś tam się zapiszesz na jakieś zajęcia, czy tam robisz coś zawodowo i na przykład myślisz o tym, że to będzie fajna okazja do poznania jakiejś partnerki, partnera, dziewczyny, chłopaka.
No bo po prostu... To myślę, że YouTube mi na pewno to... widzicie, to taką stworzy możliwość. Widzicie, dwóch chłopaków, dwóch już YouTuberów poznałam. Proboszcza i Psychotropa. I obaj mnie lubią. No, poczekam jeszcze trochę, może się zgłosi ktoś jeszcze ciekawszy, nie? Z tym, że zarówno proboszcz mówi, że kocha jakąś kobietę, tylko ona go nie chce, a psychotrop, youtuber psychotrop mówi, że ma jakąś tam partnerkę, z którą mieszka, ale że to jest skomplikowany związek i on nie może tam mówić na ten temat. No, jakiś związek taki po prostu z problemami, powiedzmy, nie? No, więc chciałaby poznać jakiegoś wolnego, nie? Jesteście? Tak. No to myślę, że tam miesiąc, dwa, trzy, cztery minie i może, kurczę, poznamy jakiegoś fajnego youtubera, takiego dla mnie, jakiegoś ciekawego, co? A to musi być youtuber? No, mam słabość do youtuberów. A to jak ma kanał YouTube, to wystarczy? Ale żebym no, miał chociaż po prostu parę tysięcy tych subskrypcji, no. Co, chcesz dopiero założyć kanał, tak? I zostać youtuberem, żeby się ze mną umówić. A tak. Nie, no to załatwienia. To można kupić kanał już ze subskrypcjami i wtedy już jesteś znanym youtuberem od razu na start. Wtedy jesteś Eli. Nie, no nie musi być youtuber, ale jakaś osoba z mojej grupy zawodowej, żebym mogła ją po prostu też włączać do swojej pracy. Ktoś to mógłby być jakimś moim menadżerem albo... Żeby grał w moich filmach, youtuber, fotograf, albo żeby mi montował filmy, coś mi tam instalował. Coś w tym stylu, nie? Bo będę miała wtedy dwa w jednym. Seks i nie będę musiała płacić za pracę, nie? Wiecie, o co chodzi. Wiemy. Trzeba oszczędzać, nie? Jakby zarabiał w czymś innym? No to... Nie, no to też może być, nie? Ale fajnie by było, żeby umiał gotować, bo odkąd się rozwiodłam z mężem przez ostatnie 10 lat, to ja ciągle chodzę głodna, bo ja nie umiem właściwie nic dobrego zrobić, nie? A w ogóle mam coś takiego, że jak ja coś ugotuję, to ja tego nie jem, bo mi to nie smakuje. A ja bardzo lubię gotować akurat. Ja jestem po prostu, ja w ogóle cały czas nie mam co jeść. Znaczy, moja córeczka na szczęście je te różne rzeczy, co jej przygotowuje, to tam ma swoje takie rzeczy, co jej bardzo smakują, no to sobie je, nie? Ale ja na przykład bym chciała, żeby ktoś mi coś ugotował. Ja sobie dla siebie nie lubię gotować po prostu, bo mi to potem nie smakuje. Ja lubię być karmiona. Ale jak gotujesz, to co najbardziej lubisz gotować i jeść? No, ja nie umiem zbyt wielu potraw zrobić, więc trudno jest po prostu mi tak też mówić, co ja lubię robić. No ja nic nie lubię, no. Pierogi lubię podgrzewać, kupione w supermarkecie, czy tam, nie, takie swojskie. Nie, no żartuję teraz. No ja sobie robię te takie dania, że tam jakieś warzywa na patelni z kurczaczkiem, czy tam jakieś inne mięsa, bo mi się nie chce, żeby to, nie chce mi się długo tego piec, nie? Więc jakieś takie na patelni drobno krojone mięso i z warzywami, czy tam z ryżem, jakieś różne takie z makaronem, nie? A jaka jest twoja ulubiona przyprawa? No ja nie mam ulubionych potraw, ale ja na przykład lubię ryby. Nie, przyprawa taka na przykład, nie wiem, kurkuma, jakaś curry, garam masala. Aha.
No nie, no to ja na przykład używam, mam taką sól z pieprzem, sól morską z pieprzem lubię sobie tym doprawiać i lubię te wegety, kucharki, takie rzeczy, tylko że ten smak się nudzi, nie? Takie warzywka z jakąś tam solą i tak dalej, nie? Ale mam wszelkie przyprawy, które sobie tam dopasowuję do różnych dań, z tym, że raczej kupuję takie gotowe zestawy, nie? Polegam na winiary i jak piszę, że to jest przyprawa do kurczaka, no to mam zaufanie, nie? Do wieprzowiny, do sałatek, do ryb. I tam już jest taka kompozycja ziół. No to sobie to wącham, kosztuję. No i to przeważnie pasuje, nie? Potem, żeby zastosować. A sama tak nie umiem komponować. Mhm. Wiem, jak smakuje tam majeranek, tymianek, słodka papryka, ziele angielskie, jakieś tam różne rzeczy, prawda? No, ale specjalnie... Nie, no kiedyś się interesowałam tymi przyprawami. Ale nie, no przydałby mi się jakiś taki kochanek, mężczyzna, żeby mi gotował. O, to by było... Jakie są ulubione potrawy Marysi? To by było fajne. I ten proboszcz jest kucharzem, nie? To kurde, może by go poprosić, żeby mi gotował. Ale jakoś sobie tak nie wyobrażam z nim. Ulubione potrawy Marysi? Nie no, wbrew pozorom to ona lubi takie normalne obiady, tam ziemniaczki, jakieś mięsko. Teraz ostatnio, jak kupiłam to danie takie po prostu w Żabce, kurczak smażony na patelni, do tego papryka, pomidorek na oleju smażony, makaron i do tego sos na śmietanowy, a ja ten szpinakowy, no to ona przez 3 dni chciała, żeby jej to robić, nie? To akurat miałam na 2 dni zrobione, no to potem 3 dnia zrobiłam znowu, chciała to samo, nie? Ale ona lubi, wiecie, z wakacji, właśnie muszę pokazać tam jeszcze 2 tygodnie nad morzem, lubi te eskalopki. Ja osobiście lubię bardzo ryby pod różnymi postaciami, a Marysia nie lubi ryb akurat tak za bardzo. Sałatki lubi. No kawior jest boski. Tylko to też w sumie trzeba z czymś to jeść, nie? Z jajkiem na przykład, czy tam... Aha. Aha, aha, no tak. Ale dobra, to zostawmy ten temat jedzenia, bo to nie jest takie ciekawe. Kto by tutaj po prostu, kogo by tu poobgadywać? To ja mam pomysł taki. To będziemy na jakieś nudne tematy rozmawiać. Poobgadujmy kogoś. No właśnie. No jest tutaj ta twoja fanka, no nie? Co o niej były plotki te takie nieciekawe. To może by tutaj jakieś sprostowanie nam no, przekazała na ten temat. To znaczy... Ja może powiem tak, że... No ale dlaczego to was tak interesuje? Mnie to nie interesuje, co kiedyś było, co ktoś robił. To jest przecież... Ona jest prywatną osobą, należy tylko do naszego Discorda. Nie jest moim współpracownikiem, administratorem, menadżerem. To przecież ona nie ma obowiązku się tłumaczyć. Prawda? Nie jest żadną postacią z uniwersum znaną, dopiero się ostatnio ujawniła, tylko po prostu to całe zaciekawienie polega na tym. Ja nie chcę właśnie, Aniu, żebyś się tłumaczyła, dlatego że to polega na tym, że ty się odważyłaś, prawda, przyjechać, zrobić sobie, zgodziłaś się na zrobienie zdjęć i żebym cię sfilmowała. I zgodziłaś się, żeby podać swoją nazwę na Discordzie, no i w ten sposób zaczęto od razu cię doksować, czyli szukać jakichś informacji na twój temat, nie wiem, na podstawie wizerunku, nie wiem jak ludzie dotarli do tych informacji, no bo przecież nazwisko nie było podane.
Więc czy tam przez profil Facebooka powiązano, no nie wiem po prostu jak oni znaleźli te informacje o tobie, ale to wszystko ma jeden cel. Cel brzmi, żeby zniechęcić wszelkie następne osoby, które się ze mną sfotografują, sfilmują, przyjadą do mnie, żeby absolutnie się ze mną nie pokazywały, bo będą potem prześladowane. Bo przecież jak was interesują sprawy w sądzie, no to idźcie sobie pod gmach sądu, zgłoście się, zapiszcie się jako widownia na różne rozprawy sądowe i możecie co godzinę za zgodą tam sędziego uczestniczyć w różnych rozprawach jako tam osoba zaufania publicznego czy coś w tym stylu, prawda? To dlaczego akurat was interesuje ta jedna osoba? Właśnie z tego powodu, żeby jej dokuczyć, wyśmiać ją i pokazać innym, taki przekaz stworzyć. Słuchajcie, zobaczcie, jak się ktoś znowu sfotografuje albo sfilmuje z Elą Gavin, powie, że ją lubi przed kamerą, pozwoli podać swoją nazwę, to my wygrzebiemy wszystkie rzeczy, co o tobie znajdziemy, to my cię zniszczymy, człowieku. Więc nie rób tego, przypadkiem się z tą starą typiarą nie pokazuj, bo my cię po prostu załatwimy, no nie? No i to jest właśnie ciekawe, prawda? No bo przecież macie różnych sąsiadów, wsiądźcie sobie do autobusu i wypytujcie ludzi, czy ktoś był karany, a może ma sprawę w sądzie, a może coś tam innego. No przecież każdy ma swoją historię. Opowie wam ktoś w autobusie coś o sobie? Nie, no to na jakiej podstawie chcecie przesłuchiwać jakąś dziewczynę z mojego serweru Discorda? Ja na to nie pozwolę. Ja tylko chciałam wiedzieć, czy to prawda, czy nieprawda, bo jak nieprawda, no to mogłaby wyjaśnić nam, powiedzieć, że to bzdura. Ona nie, więc po prostu powiedzmy tak, że jak ona będzie chciała po tym, co ja powiedziałam i napisałam dzisiaj, coś na ten temat mówić, no to proszę bardzo, nie? Ale ona już dzisiaj pisała, że tam nie dopuszczono dowodów, nie przesłuchano świadków i że wcale tak sprawa nie wyglądała. To jest jedna rzecz, że tam rzekomo kogoś stalkowała, jakąś dziewczynę z programu telewizyjnego bodajże Big Brother. Natomiast ja wam muszę powiedzieć, że ja w ogóle czegoś takiego nie odczułam, bo ta Ania, to ona do mnie zadzwoniła, czy też zadzwoniła, tak? I ja tam zobaczyłam, że od pół roku mi wysyłała różne SMS-y po prostu. Takie miłe po prostu jakieś, że tam gdzieś jest, że pisała, że jest na wakacji, gdzieś jedzie w okolice, tam gdzie ja będę, jakieś tam różne rzeczy. No i chodzi o to, że ona nic mi w ogóle nie dokuczała, ani niczego nie ma mi za złe, bo to, co ja robię, to ją no, nie prowokuje, nie denerwuje, a z tego, co tam czytałam w opisie, no to ta kobieta, którą ona tam w jakiś sposób krytykowała, czy tam nie lubiła, czy tam się z nią kontaktowała z jakąś niechęcią, no to, że ta uczestniczka tego programu była często w konflikcie z innymi uczestnikami i sama prowokowała po prostu do jakiejś takiej niechęci, no to wtedy trudno się dziwić, że ktoś, kto ogląda taki program, to potem na przykład zaczyna się jakoś to angażować emocjonalnie, natomiast ja nie odczułam, żeby ona mi dokuczała, chociaż jestem kontrowersyjną osobą. Widocznie popiera Prawo i Sprawiedliwość, bo oprócz tej jednej wady, że ja popieram Prawo i Sprawiedliwość, to ja w zasadzie niczym innym nie prowokuję, bo to jest nieprawda, żebym biła dziecko, chlała wódę, chodziła z gołą dupą przed kamerą, czy też była brudasem. To jest wszystko gówno prawda, wysane z palca, jakieś po prostu bzdury na mój temat. Jedyną wadą są moje poglądy polityczne, talenty, umiejętności, charyzma, upór w dążeniu do celu. Sprawdzałaś może chwalipięstwo, jakaś zrozumiałość. Z muzyki gospel. Po tym spotkaniu, nie wiem, zaciekawiłaś się, co to jest w ogóle? Nie, bo ja sobie skojarzyłam, że gospel, to ja to znam z filmów, no bo ja studiowałam filmoznawstwo, więc po prostu tak w pierwszym momencie, nie wiem, z wrażenia, czy no po prostu zapomniałam, że to jest nazwa dotycząca tej muzyki takiej religijnej z tych krajów,
Ameryki, chyba północnej bardziej, nie? Nie, niekoniecznie południowej, nie wiem skąd to się wywodzi. A podoba ci się? Nie, no ja czegoś takiego nie słucham, także chyba nie. Ale nie wiem dlaczego tak po prostu w pierwszym momencie mi się wydawało, że to może być jakaś satanistyczna, ale ta satanistyczna to jest gotyk, nie? Ja pamiętam, że kiedyś poszłam jako tam miałam 20 parę lat i był koncert, był klub taki, dyskoteka i oni tam, że w stylu gotyk, nie? I kurczę, poszłam tam sobie potańczyć, jakiś zespół występował i kurczę, wszyscy ubrani w takim stylu wampirycznym. Jakieś czerwone usta, blade twarze. No ja sobie... Tacy po prostu sataniści trochę, jakieś tatuaże, wszyscy na czarno, kurde. Oni jedzą koty podobno. Ja sobie myślę, o cholera jasna, gdzie ja trafiłam, nie? Że a ja się ubrałam jakoś tak na kolorowo, znaczy może na kolorowo to nie, ale tak normalnie, nie? No to poszłam tam do łazienki, sobie podarłam pod koszulek, zrobiłam sobie jakąś stylówę, rozczochrałam włosy, żeby jakoś tam wyglądać, nie? Ale nie, ja się po prostu nie interesuję różnymi jakimiś takimi stylami, no, dziwnymi. Ale posłucham sobie tej muzyki gospel. Mogę nawet za chwilę puść, zobaczymy, puścimy, co to jest. To nie wiem, Aniu, chcesz coś powiedzieć po tym moim komentarzu? Jest Ania z nami? Czy nie chcesz się odzywać? Bo ona mówiła, że... Aha, nie. Jesteś? No to chcesz coś powiedzieć, to powiedz coś. Tylko musisz przytrzymywać ten mikrofon. Tak, teraz tak. Natomiast ty nie czujesz do mnie jakichś niechęci, prawda? Nie przyjechałaś dlatego, że uważasz, że jestem głupia. Tylko po prostu... No, bo ja nie odczułam, żebyś ty w jakiś sposób mogła mi zagrażać, prawda? Bardzo się fajnie nam rozmawiało. I... No, ja widziałam właśnie, że to jest dla mnie strasznie miłe, muszę wam powiedzieć, jak przyjeżdżają do mnie widzowie, nie? To oni są tacy zdenerwowani, tacy przejęci, jak sobie tam robimy zdjęcia, to się zawsze tak drżą te osoby, takie z przejęcia, nie? I Ania taka też była, taka rozczęsiona trochę, nie? Podniecona tym spotkaniem, taka, że troszkę się tak trzęsłaś odrobinę, nie? Pamiętam, jak Marka poznałam Łangowskiego na plaży, to też cały czas taki się trząsł jak galareta z, nie wiem, z wrażenia. I to jest strasznie fajne, że ci widzowie się mnie tak wstydzą. Skończmy jeszcze ten temat z tą Anią. No, także po prostu, no to myślę, że może faktycznie, jak ludzi to będzie ciekawić, jeśli będziesz się uaktywniać na naszym serwerze, skoro już się zrobiłaś ta znana, nie? To najwyżej tam będziesz miała ochotę, to możesz na ten temat coś więcej zawsze wspomnieć. Tylko wiesz, tam dużo hejterów przychodzi, więc na pewno będą cię czepiać, nie?
A właśnie, no i a ja się właśnie zastanawiam, jak oni cię znaleźli. Może. No tak, ale gdzie w internecie jest jakaś informacja, bo tam to, co dali taki artykuł, to tam jest po prostu tylko twoje imię i pierwsza litera nazwiska, nie? Więc jak oni mogli to powiązać? Ale nie, bo może, wiesz, ale może cię ktoś rozpoznał, jakiś znajomy po prostu. Ktoś cię mógł rozpoznać, bo chodzi o to, że wiesz, wrzucili te zdjęcia wszędzie, gdzieś tam na jakieś serwery, kto to jest, nie? I ktoś, kto cię zna prywatnie i wie o tym, że miałeś taką sprawę, albo ktoś z kręgu tej dziewczyny, z którą miałeś konflikt, wie, jak ty wyglądasz. No bo ja innej drogi nie widzę, a to jest dowód na to, że ja jednak jestem znana, skoro potrafili cię znaleźć, nie? O, właśnie, no, tak, że, o, widzisz, masz rację, tak, z tej grupy tych fanów i tam może też używałaś imienia, że tam Andzia coś tam podobnego niku. Czy tam nazwiska nawet, nie? Czekaj, bo cię nie słychać. Coś musi po prostu dotykać ten mikrofon, wiesz? A słuchajcie, może ten, ktoś z moich administratorów, bo ja tutaj nie widzę, włączyć Ani tak, żeby nie musiała przyciskać tego, skoro ma z tym problem? Ale ja, gdzie bym ci musiała te uprawnienia włączyć? Aha. No to ja, że zarządzanie kanałami, czy co? Czekaj, ja po prostu... Ale że zarządzanie kanałami, czy... Ale jest buziaczek, tylko... Tylko nie wiadomo, czy nas słyszy. To nic, wiesz co, porozmawiamy... to trzeba zwiększyć te uprawnienia administratorów, żeby mogli to robić. To poproś buziaczka, żeby ci to włączył. Te uprawnienia. Może po prostu jeszcze jest na chodzie. Bo z buziaczkiem jest problem. Znalazł, ma dziewczynę. Znaczy nie znalazł sobie, bo oni podobno już od dawna są razem. A teraz jest cały czas zajęty, kurczę, z tą dziewczyną i już w ogóle się do niego nie można nawet wieczorem odezwać, cholera. Tak? No. Tak, no nie, moja mama mi się każe wyprowadzać średnio raz w tygodniu. Wczoraj właśnie mówiła, że mam się wynosić z mieszkania. Także ona dosyć często mnie wyrzuca, ale ona mnie nie wyrzuci. Ona tylko tak, ona mnie tak już wyrzuca, odkąd skończyłam 15 lat. Bo to jest jej, no bo ja mieszkam sama, tylko to jest własność rodziców była, ja mam jakąś tam współwłasność, nie? No i chodzi o to, że
Ona mnie ciągle coś różne rzeczy ode mnie chce, a jak ja nie mówię, że nie będę tak robić, nie będę tego robić, nie będę tak żyć, to ona mówi, to wyprowadź się, jedź sobie do innego kraju, jedź za granicę. No, ale... Słuchajcie, po prostu... oczywiście nie jest to jakieś takie znowu miłe, ale nie, ona mnie nie wyrzuci. No nie. Słuchajcie, akurat tak na te tematy relacji z moją mamą, dzisiaj mam stosunkowo dobry humor, to nie chcę się żalić. Jakbyście mnie wczoraj zapytali, to bym wam mogła poopowiadać różne ciekawe rzeczy. Nie, on na pewno nie. W ogóle po prostu hejterzy go straszą. Odkąd właśnie się przyznałam, że był incydent z moją mamą, to Marek w ogóle się przestał odzywać, bo się wystraszył, że ja się chcę przenieść do niego, więc no totalny jakiś absurd. A ja bym się przecież tam do niego nie przenosiła. Ja mam przecież mieszkam w mieście, gdzie jest 1 000 000 mieszkańców, w Krakowie. Znam tu bardzo dużo ludzi. Mogę spokojnie sobie zamieszkać u różnych osób. Mam pieniądze, żeby sobie wynająć też coś. A poza tym... No, jak dojdzie do takiej sytuacji, to wynajmę sobie po prostu mieszkanie. Za tą gotówkę, którą mam, plus będę się żalić moim widzom na live'ach, że zbieram na czynsz, bo mnie mama wyrzuciła z domu i będą mi tam widzowie wysyłać donaty i uzbieram na następny czynsz, nie? To znaczy, może nie będę zbierać na czynsz, bo ja nie chcę na live'ach na nic zbierać, bo to, moim zdaniem to jest takie po prostu niefajne. Tylko... Ja zawsze zbieram tylko i wyłącznie na rozwój mojej firmy i tych różnych jakichś swoich takich pomysłów fajnych, że jakaś fajna impreza z widzami czy tam coś, prawda? No ale wiadome jest, że jak ludzie, różni widzowie mi tam wpłacają środki na rozwój mojej firmy, no to siłą rzeczy te pieniądze też mogę użyć na inne rzeczy, na żywność, na witaminy czy tam na cokolwiek. Tak samo, bo pamiętam jak kiedyś któryś ze sportowców, ten Żyła, to ma na imię Kamil, tak? Kamil Żyła, ten skoczek? Piotr Żyła, aha. No to on... To on mówił, że na przykład... Ale też Adam Małysz, nie? Że... I tam inni skoczkowie. Przepraszam, bo ja mam trochę problemy z pamięcią, ja przekręcam imiona, daty, mylą mi się, bo ja jestem też trochę rozszczepana. Że ja na przykład o czymś tam myślę, mówię, jedno mówię, już myślę o jakiejś następnej sprawie, ale do czego zmierzam? No i on mówił, ten Piotr, tak, Żyła, że on na przykład ma sponsorów tych swoich skoków narciarskich. No i że tam z jakiegoś powodu w danym sezonie było mniej tych sponsorów, no i że on przez to teraz ma mniej środków, żeby kupować jakieś odżywki, jakieś tam witaminy, płacić tam za hotele w czasie tych wyjazdów, kupować narty. No że i z dziennikarzem po prostu rozmawiał, że te pieniądze od tych sponsorów idą na wszystko, nie? Na jego prywatne wydatki tak samo, także... A nazywa się, że to jest sponsorowanie jego pracy jako sportowca, nie? Ale po prostu on sobie może te pieniądze spożytkować. Może sobie na przykład pójść na dziwki i wydać,
No bo skoro miał taką potrzebę i dzięki temu lepiej skoczy potem na zawodach, no to to są dobrze wydane pieniądze, nie? No pewnie, że tak. To sponsor by chciał, żeby on wydał na coś, co go potem zmotywuje do lepszego skoku. Powinien być osobny fundusz na dziwki. Więc po prostu, oczywiście to jest głupi przykład, ale ja jestem po prostu głupia, więc zawsze takie różne głupie rzeczy mówię. Głupia mówię w tym momencie w cudzysłowie. No i zmierzam do tego, że jakby mnie mama faktycznie wypierdoliła z domu, czy też mój drugi mąż, jeśli będę miała, czy nie wiem, córka, no to ja potrzebuję sobie tylko skołować pieniądze na pierwszy czynsz, czy też w ogóle znaleźć jakikolwiek lokal i będę po prostu na każdym live'ie się żalić, że zostałam wypierdolona z domu, nie? Ale nie będę mówić, że zbieram pieniądze na dom, tylko będę mówić, że na rozwój firmy, ale ludzie będą wiedzieć, że nie mam kurwa gdzie mieszkać, prawda? Więc że trzeba coś ze mną zrobić. Może popłyną jakieś zaproszenia, może ktoś mnie weźmie do siebie. Więc ja myślę, że ja nie będę nigdy bezdomna. Teoretycznie to bym sobie... Nie, ja bym chciała sobie na przykład wyjechać tam w Tatry, nie? Mieć domek w górach. I tam sobie na przykład jeździć, robić te filmy, sobie tam siedzieć z jakimś kochankiem. A w Krakowie mieć mieszkanie, ten dom ekipy. Córka by sobie tu studiowała. I bym sobie tu przyjeżdżała na spotkania z widzami i tak dalej. Na parę dni, nie? A potem bym sobie wsiadała w samochód i te 100 kilometrów hyc. I siedzę sobie, mam domek w górach, mam tam 5 baranów, 3 kozy. Jakiegoś... Nie, no po prostu szukam jakiegoś lokalu takiego. Słuchajcie, szukam jakiegoś... Ja miałam już studio fotograficzne na ulicy Brackiej, takie wynajęte. To było po prostu mieszkanie, no nie? Dwa pokoje, łazienka na ulicy Brackiej od Urzędu Miasta. Tam nie płaciłam dużego czynszu, wynajmowałam sobie i przez kilkanaście lat miałam pracownię. Tylko urodziłam dziecko. I już mi się nie opłacało po prostu mieszkanie, przeniosłam się do większego mieszkania i miałam duży czynsz za mieszkanie i mając małe niemowlę nie miałam czasu tak regularnie do tej pracy jeździć, nie? Więc po prostu zrezygnowałam z wynajmu tego lokalu, bo ja tam płaciłam parę tysięcy złotych miesięcznie, może nie to nie jest tak dużo, tam 3-4 tysiące miesięcznie, ale jednak... To jest sporo, jak popatrzysz na to w ten sposób, że na przykład są święta, wakacje, jakieś wolne dni, ty nie pracujesz, a tam te pieniądze za ten czynsz cały czas lecą do zapłaty, nie? No, więc na przykład... I zmierzam do tego, że ja już wynajmowałam sobie, miałam rzeczy różne i to było bardzo fajne, bo ja tam w tym studiu miałam garderobę, miałam sprzęt, miałam różne gadżety do nagrywania, kosmetyki, wszystko co po prostu można sobie wyobrazić, co jest potrzebne przy zdjęciach, filmach, to ja tam miałam zgrupowane i bardzo mi się fajnie pracowało. I jakbym taki dom chciała sobie wynająć, nie wiem, cokolwiek, ale właśnie nie mieszkanie, tylko żeby było ogród, no taki nawet do remontu, gdzieś tam za Krakowem, do 30 kilometrów, może do 20 raczej. Jakoś bym sobie to tam podremontowała. Czy jakaś nawet stodoła przerobić na jakiś taki fajny house. I tam po prostu bym miała na przykład garderobę, jakiś tam sprzęt, nie? Jakieś miejsce do przyjmowania gości, różne jakieś tam fajne gadżety, materiały. No, że po prostu zabrałabym to wszystko z domu, kupiłabym różne rzeczy i to by mi się nie mieszało, bo teraz wnikliwi widzowie tam się dopatrują na tych moich filmach, a że tu coś mam, bo mi po prostu cały czas te różne rzeczy zawodowe przenikają
z rzeczami prywatnymi. No nawet w kuchni mam jakieś rzeczy, co używam do live'ów i do swojej pracy zawodowej, prawda? Praktycznie w każdym pokoju, w łazience, na balkonie, wszędzie, nie? I to mi po prostu przeszkadza, więc bym się najchętniej z tymi wszystkimi sprzętami wyniosła z domu. I to nie musi być za 10 lat, ani za 5, ani za 2 lata. To może być nawet i tak realnie patrząc w styczniu, nie? To jest tylko kwestia znalezienia fajnego lokalu, niedrogiego. Żeby mi ktoś użyczył za jakiś po prostu, żeby to było finansowo opłacalne. Ale jak będę więcej zarabiać, jakbym na przykład będę zarabiać miesięcznie 20 tysięcy z tego YouTube, to wtedy mogę po prostu z miesiąca na miesiąc sobie coś wynająć, nie? Bo już mi będzie stać, żeby sobie taki dom za 2000 zł na przykład wynająć. A mnie zastanawia, czy udało ci się już ściągnąć te kutasy z auta. Tak, no właśnie to dzisiaj ten film, co wrzuciłam na kanał, to tam już trochę jeszcze było, jak tam mi pan wymieniał akumulator, bo zadzwoniłam do zakładu wymiany akumulatorów, przywieźli mi nowy akumulator, to jeszcze miałam jakieś resztki tych naklejek, nawet mówiłam właśnie chłopakowi, który był z tej firmy od akumulatorów, że poobklejali mi samochód, a potem jak już byłam na Skałkach Twardowskiego i filmowałam samochód, to już nie wszystko było wyczyszczone. No zmoczyłam to po prostu i zdrapałam taką drapaczką do lodu, nie? Na szybie. Ale ciężko było. Nie, no ja się muszę liczyć z tym, że na przykład kiedyś mogę wyjść, będę się chciała gdzieś wybrać samochodem, nie? Wyjdę sobie z domu, a tu się okaże, że są wszystkie 4 opony przebite. Albo może być przez noc ktoś przyjdzie i samochód po prostu podrapie jakimś śrubokrętem takim grubym, nie? No to już potem będę musiała jeździć z takim podrapanym. No bo co zrobię? A propos, mój tato kiedyś miał taką sytuację, że jeździł Fiatem 125P, no i to w czasach komunizmu, nie, tam lata, na przełomie lat 80. i 90., no i to wtedy była taka moda, że się te samochody przykrywało takim materiałem, takim pokrowcem, nie? To chyba widocznie w Związku Radzieckim te pokrowce produkowano, kazano nam kupować, bo kryzys był, niczego nie było, a takie pokrowce były na te samochody. No i ojciec sobie przykrył taką plandeką ten samochód takim pokrowcem. Słyszycie mnie? Tak. No i ten. I on w ogóle był bardzo oszczędny, mój tato. No i ten samochód stał pod blokiem. Mama jeździła do pracy tramwajem, on sobie chodził na nogach. A samochód to od święta, nie? I matka mówi, no weź Adam, zdejmij tą szmatę z tego samochodu i pojedziemy gdzieś tym samochodem na jakąś wycieczkę, bo przecież, kurczę, nie będzie tak stał ten samochód, po prostu już chyba tydzień nie jeździliśmy nigdzie. No to Adam, czyli mój tato, zdjął ten pokrowiec. Ja tego nie widziałam, tylko wiem ze słyszenia, nie? I zamarł. No bo się okazało, że... Słyszycie mnie? I jesteście ciekawi, co się stało? Zgadnijcie. Ukradli auto. Nie, no był samochód, ale... Nie. Nie. Kosmici przylecieli. Po prostu okazało się, że nie... 4 koła zostały odkręcone. W całości, nie tylko tam opony, tylko w ogóle koła po prostu. I samochód stał na cegłach. Na cegłach. I że wyglądało, że normalnie jest samochód, nie? Bo ten pokrowiec był do ziemi. No i tato zdjął ten pokrowiec i kurwa mać, nie? Znaczy on tak nie mówił chyba, nie przeklinał. I kurwa się okazało, że 4 koła skurwysyny odkręcili złodzieje. No to w tamtych czasach takie koła, no to było bardzo drogo, bo to był ogromny wydatek i jeszcze w dodatku to było strasznie ciężko kupić w ogóle. To ojciec po te koła gdzieś tam jechał
o ile pamiętam, pociągiem do Poznania, żeby w ogóle, czy gdzieś do Łodzi, już nie wiem dokładnie, bo nie było żadnego tego Allegro, czy tam coś, w sklepach gówno było, nie? Trzeba było sobie szukać jakąś pocztą pantoflową, gdzie tam jakiś towar był rzucony, ktoś znajomy dał cynk, że gdzieś będą takie koła, nie? I pojechał gdzieś tam w nocy, czy wcześniej rano, jechał przez całą Polskę, żeby sobie takie po prostu koła kupić. I jeszcze była taka sytuacja, że pojechał i kupił tylko trzy. No i przyjechał do domu i miał tylko te, i tylko że on musiał zamówić transport, nie? No i że tylko trzy koła, no i matka mówi, no dobra, no ale no to co my z trzema kołami zrobimy, jak my potrzebujemy cztery, nie? A mój tato, no Helenku, nie denerwuj się, jakoś to jedno koło skądś jeszcze wieczasne, nie? No i pamiętam, że no trochę tam trwało, zanim to jedno koło jeszcze skołował, jak to, że tak powiem, nie, kurwa, w końcu sobie przykręcił, nie dawał, od tej pory już nie dawał tej szmaty. Jeździliśmy tym samochodem już codziennie po prostu. Codziennie chodził, odpalał, jeździliśmy. Ale peca. No. Nie, to takiej historii z czasu komunizmu i z mojego życia rodzinnego to mam dużo, bo moi rodzice to byli tacy śmieszni. Znaczy moja matka to była taką despotką. Takim po prostu tresowała nas wszystkich. A ojciec to tak samo był poszkodowany jak i my. Po prostu. No i ogólnie to wszystko było takie śmieszne, nie? Znaczy wtedy jak ja byłam mała, to nie było śmieszne. Z perspektywy czasu to mi się wydaje śmieszne, nie? Zresztą jeszcze a propos tych samochodów, no to na przykład mój tato nigdy nie poszedł, tylko raz poszedł na policję coś zgłosić, a potem powiedział, że już nigdy nie pójdzie na policję nic zgłosić do ZOMowców, no bo też mu po prostu ukradli lusterko, odkręcili i poszedł sobie zgłosić, że dwa chyba lusterka odkręcili, ale to już było później, to było tam, nie wiem, tam 1990 rok, coś takiego, nie? I poszedł na policję, że dwa lusterka odkręcono, a to wtedy był też problem z tymi lusterkami, może to było nawet i wcześniej trochę, i wtedy go zaczęto przesłuchiwać pod kątem, czy on przypadkiem nie kłamie i czy on sam sobie tych lusterek nie odkręcił i po prostu... Nie wiem, czy że chce pieniądze na te lusterka, czy co. No i tato się tak zdenerwował, że stwierdził, że już więcej nic nie będzie zgłaszał na policję, czy tam wtedy była milicja, bo to, że to bez sensu, nie? Idziesz, zgłaszasz, że cię okradli, a oni się pytają, czy sam sobie, czy nie kłamiesz przypadkiem. Więc moi rodzice w ogóle nie chodzili na policję z niczym, bo mieli najgorszą opinię o policji i ja milicji i ja dlatego tą opinię odziedziczyłam, ale oczywiście to, ta opinia była związana nie z tą sytuacją z tymi lusterkami, tylko generalnie z tym, co się mówiło, jak te przesłuchania tam na tych komendach policji wyglądają. Ludzie tam chodzili na jakieś przesłuchania, wracali pobici. Jeszcze jak byłam po prostu milicja, nie? Zatrzymywali, zabierali z domów, internowano. No to wszystko milicja w tym brała udział. Strzelali do strajkujących, nie? Bili pałami na ulicach. Można było sobie gdzieś tam pójść na jakiś strajk i dostać pałą. No, ale dobra, to zostawmy te tematy. Słuchajcie, to co? O czym porozmawiamy śmiesznym? Pytajcie o coś, że niedługo będę się wyłączać. Słuchajcie, porozmawiajcie sobie chwilkę, dajcie mi 3 minuty, bo ja muszę pójść zobaczyć, czy córeczka śpi, dobra? Dobrze. To sobie zastanówcie się, o co mnie chcecie zapytać, dobra? Dajcie mi 3 minutki. Bo ja muszę zrobić obchód mieszkania. Będziemy czekać. Czy dziki nie weszły przez balkon? Czy drzwi są zamknięte? Dziki, ja mam dziki w ogrodzie. No to ja zaraz wracam, dajcie mi 3 minutki. Pa!
Ja mam prośbę do huragana. Zrób mi huragan, zrób mi huragan. Nie. No to koniec prośby. Oj tam słaby, wymyśl lepszy. No i co? Jesteście? Szurki? Jesteście? Słyszycie mnie? Misie? No, no to tylko tak z internetu, nie? O nie, bałabym się tego człowieka. Ela, Ela, jesteś? Nie, nie, bo ja słyszałam, że on narkotyków używa i że znalazł jakiegoś chłopaka niepełnosprawnego. Nie wiem, czy na głosówce ktoś mówił, czy na, gdzieś na live, już nie pamiętam, chyba na głosówce ktoś mówił, że znalazł chłopaka takiego niepełnosprawnego, jakiegoś młodego i namawiał go do prostytucji i zarabiał na nim. Ela, jesteś? No jestem, no skoro mówię coś, co znaczy, że jestem, ale to chyba jakiś hejter pyta. Albo nie działa ci, nie działa ci mikrofon, czy co? Czyli jesteś. Nie, nie mam mnie. Także ja bym się bała tej tajemniczej Moniki. No bo taki transseksualista to tak naprawdę to jest homoseksualista, który się stylizuje na kobietę, umawia się z facetami. Nie, to w ogóle okropne. Ja bym się bała, bo ta narkomania, nie? To człowiek po narkotykach to jest zdolny do wszystkiego. Nie, nie, tych narkotyków się boję. Nie, no to ja już rozmawiałam na ten temat dużo razy, że w latach 90. Na dyskotekach tam próbowałam różnych narkotyków, ktoś mi dawał, ale to po prostu jakieś pojedyncze sprawy i stwierdziłam, że mi się to nie podoba, źle się czułam. Na szczęście się nie uzależniłam nigdy od niczego, więc po prostu ja mam bardzo pytanie. Od alkoholu też nie jestem uzależniona, bo ja mogę na przykład dzisiaj nie piję żadnego alkoholu. Ja tylko piję alkohol jak mam live'y i jak mam zły humor. Co wydarzy, nie? Policja mnie przeczołga, czy tam w sądzie.
czy tam po prostu ktoś mnie wkurwi, to wtedy sobie mówię, dobra, zasłużyłam sobie dzisiaj na dwa piwa, nie? Jakieś takie desperadoskie czy tam coś. I sobie kupuję, nie? A jak jest taki dzień po prostu powszedni, to nie kupuję, bo... No bo chcę ładnie wyglądać, dobrze się czuć. Teraz sobie ćwiczę te mięśnie brzucha. I... Poza tym ja na przykład jak... Ja w ogóle tylko piję piwo, ja nie lubię wina, żadnych wódek ani likierów. Ani jakichś win musujących szampanów, nie lubię tego. Tylko lubię piwo. No i... No przedtem to te portery lubiłam, a teraz lubię ten Desperados i jeszcze lubię żywiec. Ale nie, każde piwo właściwie mi smakuje, ale nie dam rady dużo tego piwa wypić, bo bąbelki są, nie, wypycha brzuch i to mogę wypić jedno, góra dwa, nie? A bezalkoholowe? Słucham? A bezalkoholowe piwo na przykład mogłabyś? Nie, wstrętne to jest. To znaczy mam, nie otwierałam, kosztowałam tam nawet na live'ach, ale nie, to wstrętne jest. Także ja żartowałam, że ja takie piję na live'ach, no i muszę się przyznać, że kłamałam, bo to po prostu jest ohydztwo. Ale jak się mnie będzie pytał jakiś pracownik policji, sądu, żeby mnie tam wrobić, że ja przy dziecku piję alkohol, to będę kłamać, że to było bezalkoholowe. A jak ktoś powie, że mówiłam na rozmowie na kanale głosowym, że nie lubię, nie piję bezalkoholowych, bo są wstrętne, to powiem, że kłamałam na głosówce. Po prostu kto mi udowodni, kiedy mówiłam prawdę, a kiedy kłamałam. Ale wracając do tego, co mówiliście. Ja jak wypiję jedno piwo, no takie po prostu jasne, 6%, pół litra, nie? To ja nie jestem w stanie z dzieckiem zrobić zadania, bo ja nie wiem, jak zrobić. To znaczy, dotyczy to matematyki, informatyki i jakichś trudniejszych zadań. Natomiast jeśli to jest na przykład z polskiego, to po piwie nawet lepiej mi się pisze, nie? Czy tam takie proste przedmioty, które lubię, nie? Tam biologia, geografia, historia... To spoko, nie? Ale chemia? No way, nie? Nie zrobię. Nic nie potrafię zainstalować na komputerze. Żadnych takich trudnych rzeczy, jakbym miała instrukcję do obsługiwania lodówki czy mikrofalówki po piwie obsłużyć, to nie zrozumiem nic, nie jestem w stanie przeczytać, nie umiem nic włączyć. Natomiast jak mam pisać jakieś fajne teksty, prowadzić live'a, chichotać, robić show, to mogę, nie? No, także po prostu unikam alkoholu, bo ja wtedy nie jestem zdolna do takich po prostu prac technicznych, myślenia. Na przykład jakaś ta księgowość firmy, nie? Jakieś formularze dla ZUS-u. No kurde, muszę być trzeźwa, bo ja nie dam rady, napiję się jednego piwa, koniec, nic nie zrobię, nie dlatego nawet, że nie umiem, tylko mi się nie chce. Ale też niestety jest coś takiego, bo że alkohol też działa tak, że właśnie ci się też nie chce sprzątać i jakichś takich rzeczy, jakichś takich racjonalistycznych robić, nie? Bo jakbym miała jakieś bohomazy na ścianie zrobić w kilku kolorach farb, to bym mogła sobie nawet parę takich piw walnąć i bym świetnie wymalowała cały pokój na kolorowo, nie? No, ale jak mam na przykład wysprzątać piwnicę, no to już nie. Czy bagażnik w samochodzie. I... No i chodzi o to, że dlatego nie wszystko mam jak gdyby dograne, nie? No bo zawsze jakaś tam część dnia, przeważnie wieczorem czy po południu, jak już piję to piwo, to już wtedy pewnych rzeczy nie robię, bo mi się nie chce po prostu, nie? Ale czemu was to nie śmieszy, co ja mówię, no? Teraz wszyscy powiedzą, ci hejterzy, że dlatego mam bałagan w domu, bo jestem alkoholiczką, siedzę nawalona cały dzień, dlatego nie sprzątam, nie?
Ale to nie jest prawda, bo jak widać, normalnie z wami rozmawiam, także... Ale wracając do alkoholu, to... No, alkohol bardzo postarza. Ja ładnie wyglądam, bo ja większą część życia w ogóle nie piłam alkoholu. A poza tym, to w ogóle staram się go nie pić dużo. I to mi bardzo dużo daje, nie? Ale jeżeli ja bym utrzymała tą ilość alkoholu, którą powiedzmy piję przez ostatni rok, dwa lata, nie? Odkąd mam te stresy z tymi live'ami w ogóle, no to ja po prostu za 3 lata będę starą babą. A jeżeli ja nie chcę się zestarzyć, zbrzydnąć do reszty, to i chcę mieć ładną figurę, stworzyć sobie jakieś mięśnie na brzuchu, wypracować ładną, mieć skórę elastyczną, nieobwisłą, to po prostu to z alkoholem to nie idzie w parze, to nie ma na to żadnych szans, żeby dobrze wyglądać, niestety. A to chyba Marek powiedział. Po prostu uważam, że to jest bez sensu, bo kurde, człowiek by sobie zjadł coś smacznego, tłustego, napiłby się tam jakiegoś piwka, zapaliłby sobie papieroska, a tu kurde nie można, nie? Bo ja mam praktycznie za każdym razem, jak sięgam czy po alkohol, czy po papierosa, czy po jakieś tłuste żarcie, to zaraz sobie myślę, kurwa, będę mieć brzydki tyłek, nikt mnie nie będzie chciał. No nie mogę tak, nie mogę żerzeć jak świnia, nie? I człowiek sobie po prostu tak wszystkiego odmawia i to życie jest takie do dupy po prostu. dobra. Nie wiem. Coś. Może coś powinnam powiedzieć miłego o Marku, co? No bo jak mówię coś złego, to on się obraża. Jak nic nie mówię, to też jest mu smutno. To może momencik, ja tylko może coś powiem właśnie na temat Marka, że po prostu... nie no, Marek jest bardzo miły i fajny. I to, co tam często mówiłam o nim z żalem, czy tam różne takie swoje jakieś teksty i tak dalej, niepotrzebnie tak z perspektywy czasu, jak o tym pomyślę, to niepotrzebnie po prostu się wszystkim przejmowałam, bo ludzi trzeba brać takimi, jacy są, a nie ciągle o wszystko się obrażać, oburzać. I dlatego, do czego zmierzam, że teraz dzisiaj była ta sytuacja z Kornelem, czyli z Janysem, nie ma go na głosówce, odebrałam mu administratora, no bo krytykował Marka. Chodzi o youtubera Marka Łangowskiego, gdzieś tam na serwerach Discorda, na serwerze Iskariota bodajże. I przyznał się Kornel, że to są jego te teksty, wpisy różne były. I no i w pierwszym momencie się strasznie na niego zezłościłam, nie? I zabrałam mu tego administratora i tam napisałam parę jakichś takich niemiłych słów na tej grupie naszej administratorskiej na Messengerze i tam go usunęłam potem z tej grupy, jak się przyznał, że to on faktycznie pisał. No ale poszłam sobie na spacer, kręciłam film, zawsze wtedy mi się poprawia humor. Muszę właśnie robić te filmy, to wtedy się fajnie czuję psychicznie. I sobie tak pomyślałam, że kurde, no szkoda, nie? Bo on był fajnym administratorem, dużo mi pomagał. Na tych głosówkach zawsze fajne rzeczy mówił, było tak wesoło, nie? I po prostu, no szkoda, że tak zareagował. Także myślę, że ja będę chciała mu dać, będę mu chciała dać trochę czasu, żeby sobie przemyślał to wszystko, co się wydarzyło, nie? I jak zmieni swoje postępowanie, stwierdzi, że już nie będzie krytykował nikogo, tutaj
z naszego serwera, z osób, które, z którymi ja się przyjaźnię, które ja lubię, z jakichś moich bliskich, czy w ogóle członków serwera, czy tam innych rzeczy nie będzie robił jakichś dziwnych, no to myślę, że on przywrócę mu tego administratora, bo gdzie ja znajdę takiego drugiego fajnego showmana? Bo teraz mówię o Kornelu. Ale to się jedno z drugim łączy, mianowicie, że teraz jestem o tyle mądrzejsza, że wybaczyłam Kornelowi po 3 godzinach to, co zrobił, nie? A do Marka miałam ciągle żal w nieskończoność o różne rzeczy i myślę, że niestety może przez to tak odsunęliśmy się od siebie, bo... No tak jak wam mówię, no nie trzeba się ludzi po prostu też o wszystko czepiać, oczekiwać od drugiej osoby, że ona będzie taka, jak ty chcesz, żeby była, albo żeby była podobna do ciebie, no bo przecież każdy człowiek jest inny, ma inny charakter, z innego środowiska się wywodzi, z innej rodziny, to jak możesz oczekiwać, że ktoś będzie żył pod twoje dyktando, nie? No więc po prostu myślę, że ludziom trzeba ustępować, no i... Jak jeszcze będzie okazja w jakichś moich relacjach z Markiem, to będę się starała mniej denerwować wszystkim, co on robi. No, a jak już nie będzie, to wykorzystam to w jakichś przyszłych znajomościach. No, taki mam po prostu wniosek. Dlatego nie chcę właśnie Kornela przekreślać. Ja mu to jutro napiszę, żeby się nie załamywał, bo martwię się, że go dzisiaj nie ma. Bo może tam wypił za dużo piwa i śpi, nie? A mógł jakieś leki wziąć na sen? W ogóle mnie to praktycznie niepokoi, że go nie ma. Bo może mu się coś stało. Trzeba do niego napisać, czy on śpi, gdzie on jest. Bo nawet jak go robili lincz na niego na tym Kozborowie, tydzień temu, to chyba było w środę, to wszedł. No, śpi chyba. Może nie chce tutaj przychodzić, nie? Bo nie, bo już go tam wyszedł z głosówki. Śpi, bo do pracy wstaje i tak dalej, a nie chciał przychodzić, żeby uniknąć jakichś pytań i tam nie chciał słuchać, nie wiedział, jak ja się zachowam, bo ja jestem nieobliczalna. Raz odpuszczam wszystkim, a kiedy indziej się wszystkich czepiam, nie? Myślę, że ludzi trzeba traktować w taki sposób, w jaki sam chcesz być traktowany. Czyli na przykład, jeżeli ja oczekuję, że ludzie będą mi wybaczać różne głupie rzeczy, które ja robię, to ja też powinnam im to wybaczać, prawda? Słuchaj, no bo zależy, co ktoś zrobi. W stosunku do tego, ile mi Kornel, czyli Janys, albo Janys, czyli Kornel, bo on naprawdę ma na imię Kornel, a Janys to jest pseudonim, w porównaniu z tym, ile on dla mnie zrobił, to jakieś jego błędy to są mało istotne. I tak samo jest w przypadku Marka, w porównaniu z jakimiś fajnymi chwilami, które przeżyliśmy razem, to jakieś przykre momenty przestają być takie ważne, chociaż trochę ich było, prawda, akurat w tej naszej znajomości. Tylko ja się boję, że Janys się nie zmieni, że on... Po prostu mi się wydaje... Nie, bo chodzi o to, że jak skończyły się wakacje i wtedy był taki okres, no tam mało żeśmy z Markiem rozmawiali. Mieliśmy cały czas kontakt, ale były różne problemy, prawda, tam wrzesień, październik. To ja bardzo się zbliżyłam wtedy do Janysa, do Kornela, dużo żeśmy rozmawiali. I wiele razy były takie momenty, że już myślałam, dochodziłam do wniosku, że już w ogóle Marka nie zobaczę nigdy.
No i po prostu... tak, po prostu podrywałam trochę tego Kornela, tam mieszałam mu w głowie, pytałam się, co on by powiedział na to, jakbym do tych Niemiec sobie przyjechała do niego filmy pokręcić. I codziennie do niego wydzwaniałam, gadałam z nim po godzin, nie kilka godzin, bo ja nie mam tyle czasu, ale tak z godzinę, nie? Szłam sobie na spacer i tam o wszystkim. No to trudno się nie zbliżyć wtedy do takiej osoby, prawda? I cały czas mu mówiłam, że to już z Markiem to się nie zobaczymy i w ogóle, nie? On mnie tam pocieszał. No, a jak po prostu Marek mi przysłał ten kubek z tym kotkiem na przykład, czy tam jakieś były inne sytuacje, z których on wywnioskował, że jednak ten związek być może się nie skończy, ta znajomość powiedzmy, to się po prostu zaczął denerwować i wtedy się kapnąłam, że jemu jest przykro. I tam mówił, że jakieś dziewczyny go podrywają. Na przykład dzwoniłam do niego, to mi odpisywał, że nie może rozmawiać, bo poznał nową dziewczynę i się z nią umawia. I specjalnie mi takie różne tam pisał rzeczy prywatnie, żebym była zazdrosna. No, także nie, zmierzam do tego, że to moja wina, bo ja się sama do niego przyczepiłam, mieszałam mu w głowie, nie? I on po prostu z tego powodu Marka zaczął krytykować, a nie, no, to jest po prostu moja wina, nie? Tak to by się dalej przyjaźnili. On wcale o Marku tak nie myśli źle, tylko po prostu... A poza tym on wcale nie chciałby ze mną być, ani... Tylko tak się spotkać może z ciekawości, coś na tej zasadzie, prawda? A nie, żebyśmy się tam regularnie spotykali, czy cokolwiek. No bo za duża różnica wieku i przecież ja nie jestem wcale atrakcyjna specjalnie, ani nic, nie? Tylko tak bardziej z ciekawości, no nie wiem, dla sportu, dla zabawy może by się chciał spotkać. A doszedł do wniosku, że to do tego nie dojdzie, to się zezłościł po prostu. A to jemu to przejdzie, nie? Dlatego, że Marek i tak nigdy nie będzie dla mnie miły, więc bardzo szybko przestanie mieć Kornel jakieś powody do... No. Że ten mój moderator Janys za jakiś czas już przejdzie mu, bo jak zobaczy, że i tak wszystko do dupy w moim życiu osobistym, to przestanie mu być przykro po prostu. Dobra, nie będę ciągnąć tego wątku, bo niektórzy nie rozumieją, że Marek to jest inna osoba, a Janys to jest inna. No, ale nieważne. Dobra, po prostu... No, Janys jest zazdrosny o Marka, no. Tylko on chyba o tym nie wie. Dla mnie to jest oczywiste, no. Że dlatego cały czas mu dokucza. I mnie to po prostu trochę śmieje. I dlatego się na niego nie gniewam, no. Nie wiem, widocznie się we mnie zakochał, no. I nie chce się przyznać do tego. I pisze jakieś, napije się piwa, nafaszeruje się jakimiś prochami i pisze jakieś głupoty potem całą noc o Marku, nie? No ale ja nie mogę mieć o to do niego żalu, no bo po prostu polubił mnie za bardzo, no. Nie, no niekoniecznie. Jak mam zostać sama na lodzie z nikim, to może sobie pojadę do Janysa na jakiś seks. A co mnie powstrzymuje?
Nie, ja mam z tego, co mówił chyba dzisiaj na głosówce, to ma problemy z erekcją, więc mogłoby być ciężko. No bo jak tam się pasażuje jakimiś środkami? Ale nie, no przecież on... Dobra, ale nie mówmy na takie tematy, bo po prostu potem Marek będzie tego słuchał i będzie mu przykro. Nie, bez problemu mogłabym zaciągnąć Janysa do łóżka. To by mi zajęło 5 minut. Tylko musiałabym się z nim znaleźć w jednym pokoju. A nie jak on jest dzisiaj tam 1300 kilometrów ode mnie, nie? Jemu by to zajęło trochę dłużej. Tylko mówię tak teoretycznie, a praktycznie my tego nie planujemy. Ja się tak wygłupiam teraz. Mam trochę alkoholu i każdy ma ochotę na seks. Tylko nie za dużo. Ja właśnie w sumie... To zapomnę być problematyczne. Tak po alkoholu. No ale ja na przykład po alkoholu to mam straszną ochotę na seks. Dlatego sobie na tych live'ach piję ten alkohol, to tańczę, jakieś głupoty robię. Przebieram się, rozbieram, ubieram. Znaczy, bo bym tego nie robiła. Po prostu mi takie przychodzą kosmate myśli po alkoholu. Znaczy, bo to bym gadała jakieś po prostu pierdoły o zomowcach do kamery. Na pewno bym nie kręciła tyłkiem i nie pokazywała dekoltu i tak dalej na trzeźwo. No bo po jaką cholerę? Przecież nikt normalny tak nie robi, nie? Dobra, pomówcie coś, bo nie chce mi się... ja dominuję tą rozmowę. Nie, Marek jest w porządku. Po prostu chciałam powiedzieć, że Janys niepotrzebnie mu tak nagadał, bo on wcale o nim tak nie myśli, jest tylko zazdrosny i przyczepił się do Marka i kurde, dokucza mu, no. A byli kiedyś kolegami dobrymi. Tak naprawdę Janys by chce sobie poznać jakąś dziewczynę. On lubi takie młode dziewczyny, więc on by sobie chciał taką poznać, może nastolatkę nawet. Tam 19 lat, czy coś takiego. Nawiasem mówiąc, odkąd tam zaczęłam z nim rozmawiać na tych live'ach i w ogóle, to strasznie dużo dziewczyn się do niego przyczepiło i nawet do mnie wydzwaniają i mnie opieprzają. Wczoraj dzwoniła jakaś dziewczyna, znajoma Janysa z Facebooka i mnie wypytywała o niego. Także... No, no, jakieś dziwne rzeczy. I ona mówi mi, że ona się z Janysem całowała i on się bardzo namiętnie całuje, nie? I ja mówię sobie, kurde, o co chodzi, nie? Ale że nie, że teraz, tylko kiedyś tam, parę lat temu. I czego ja od niego chcę? No i ja zadzwoniłam od razu do niego i się pytam, a on mówi, tak, tak, no ja się z nią kiedyś spotykałem, ale nie chciałem potem tego. No i on to wszystko potwierdził, także to prawda była. Po prostu wracając do Marka, to ja nie wierzę w to, żeby on podawał miejsca, gdzie myśmy mieszkali. Nie wiem, czemu tak mówiłam. Chciałam mu chyba dokuczać. To było głupie, po prostu jemu było strasznie przykro z tego powodu. Może gdzieś tam przypadkiem w swojej naiwności komuś zasugerował, czy coś powiedział w jednym przypadku. Ale potem, za każdym razem, jak musieliśmy się wyprowadzać, to jemu było bardzo przykro, więc niepotrzebnie tak przesadzałam trochę, podejrzewając go o różne rzeczy. Albo na przykład, co tam jeszcze było?
Aha. Ten Albus ostatnio mówił ci z serweru Discorda Iskariota, że cały czas tam, że Marek, jaki on jest niedobry i w ogóle, że on tam filmował moje mieszkanie, że coś, prawda? A ja tak naprawdę nie mam w ogóle do niego żalu, że on gdzieś tam jakieś moje prywatne zdjęcie pokazał czy sfilmował. Mam to w dupie. A poza tym on po prostu sfilmował ten duży pokój u mnie tutaj w domu nie po to, żebym na przykład pokazać, że ja mam bałagan, czy, bo nie było żadnego bałaganu, tylko były jakieś tam książki, gazety. Tylko tak po prostu jako ciekawostkę, o proszę bardzo, zobaczcie sobie. Ten pokój, tak jak on naprawdę wygląda, nie? Ale dla moich fanów, widzów, to była wisienka na torcie, nie? O kurczę, wreszcie zobaczyli, jak ten pokój wygląda, gdzie stoi ta czerwona wersalka, nie? No bo mogli sobie tylko wyobrażać, co tam jest, gdzie ten telewizor, jakieś szczępy informacji z tych moich zdjęć, bo ja zawsze tylko jakiś kąt fotografuję, bo nie lubię, jak jest dużo mebli, nie? A Marek pokazał światu, zrobił panoramę tego pokoju. I jeszcze tam, no faktycznie, specjalnie wysprzątane nie było, jakieś różne tam rzeczy powyciągane, ale żeby to było jakieś wysypisko śmieci, to też bym nie powiedziała. Także było okej, nie? Nie, dlatego że ludzie, którzy mnie lubią, kochają, no to oni, wow, to jest jej pokój! No to przecież niektórzy to by się nawet dali skaleczyć, żeby zobaczyć ten pokój, tak naprawdę ludzie, ci moi fani, nie? Więc dla nich to było coś ekstra, ale zmierzam do czegoś innego. Jakby Marek naprawdę chciał pokazać, że ja jestem bałaganiarą, czy tam coś robię złego, to faktycznie by na przykład sfilmował jakieś inne miejsca w mieszkaniu, gdzie tam sobie trzymam jakieś ubrania w kącie, czy tam coś, no nie wiem, po prostu zawsze, czy buty gdzieś tam nieposkładane, czy tam jakiś ten pokój, który mam czwarty, to tam ciągle mam bałagan, bo mi dziecko tam różne rzeczy wrzuca. Także po prostu jakby naprawdę chciał mi zaszkodzić, to by po prostu pofilmował jakieś szczegóły, nie? A on tego wcale nie chciał, więc niepotrzebnie potem się cały czas mówiłam, jaki on jest niedobry, że on to sfilmował, ale zmierzam jeszcze do czegoś innego. No i ten Iskariota, ten serwer Iskariota Albus, to oni po prostu wcale nie uważają, żeby Marek mi jakąś krzywdę robił, tak jak twierdzą, tylko oni się mszczą na Marku, bo liczyli na to, że Marek im da jakieś informacje, że im da jakieś zdjęcia, chcieli od niego jakieś dokumenty pogrążające mnie, jakieś nagrania, nie wiem, cokolwiek, a Marek nic takiego nie ma, bo nie ma takich rzeczy. I za to, że oni tego od niego nie byli w stanie wyłudzić, no to się teraz na nim mszczą, bo ci hejterzy to mają taką metodę bardzo typową, która była stosowana na przykład przez komunistów czy zomowców, nie? Że jak ktoś już z nimi nawiązał współpracę, na przykład jak ktoś się zapisał do PRL, czy tam do ZOMO, do ORMO, czy gdziekolwiek, i potem na przykład zmienił zdanie po 2-3 latach i stwierdził, nie no kurwa, to jest jakiś syf. Ci ludzie są nieuczciwi, to są jacyś nawiedzeńcy, oni krzywdzą Polaków. Ja nie chcę być już w tym PRL, czy w tym ZOMO, czy w tym ORMO. A to nie było odwrotu. To jak ktoś się chciał wycofać, to się mszczono. Człowiek nie mógł nigdzie znaleźć pracy, jego rodzina. Prześladowali, dręczyli jakimiś wezwaniami, internowali, zabierali, gdzieś aresztowali, po prostu dręczyli takich ludzi. To się nie dało już odejść. To tak jak stalinizm, tak jak hitlerowcy, no to ci po prostu pojebani hejterzy działają tak samo. Czyli ten Iskariota w tym wypadku, jak już sobie kogoś zwerbuje do współpracy i ta osoba będzie chciała odejść, to on zabije po prostu, zabije. Ja tak uważam. Dlatego ten Albus taki wściekły tam, nie pamiętam, czy to było w sobotę, czy kiedy. Zaraz się tam wykasujemy, nic się nie martw. Także...
No ale właśnie zdumiewa mnie, zawsze ci hejterzy to nie lubią, jak ja przyrównuję, ale ja nie mówię, że on jest hitlerowcem, prawda? Nie twierdzę, że on w obozie koncentracyjnym pracuje i ludzi pali tam, ani że strzela do kogoś. Czegoś takiego nie powiedziałam, więc wiesz, no nie miej takich po prostu obiekcji. Mówię tylko, że to jest ten sam mechanizm zachowania. Że oni się po prostu przepotwornie mszczą. I to wszystko, no i do czego zmierzam? I to wszystko, co się tam mówi o Marku, nie? Te różne bzdury. To jest gówno prawda. To jest po prostu hipokryzja, kłamstwo. Czyli tak, jakaś dziewczyna go podrywa, i ona go namawia, żeby on jej wysłał jakieś swoje zdjęcia, na przykład nago. I on myśli, że to jest normalne, że dziewczyna prosi o takie rzeczy. Bo nie miał dużego doświadczenia z kobietami, wysyła sobie w dobrej wierze, a ona ha, 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 ja teraz to wrzucę i niech sobie po prostu teraz 5000 osób go oglądnie, nie? I jest lincz, te 5000 osób potem mówi, że to on zrobił coś złego, bo wysłał prywatnie, ktoś go poprosił, film czy tam zdjęcia. A nikt nie uważa, że złe jest to, że ktoś ujawnił prywatną korespondencję. Czyli takie po prostu kłamanie bezczelne, taka hipokryzja, nie? No kurwa, ani się nie powinno, ani nawet nie można. Coś takiego można zgłosić na policję, podać do sądu, bo to jest zniesławianie, pomawianie, stalking, naruszenie dóbr osobistych. No kurwa, to jest w ogóle niedopuszczalne. Jeszcze prywatne na przykład zdjęcia, ty by sobie mógł nie życzyć, żeby twoje zdjęcie, twojej twarzy gdzieś po prostu latało. A jakbyś był nago na tym, to co? Co byś powiedział? To jest po prostu normalne skurwysyństwo, bo na przykład nastolatki, jak je ktoś upije, sfotografuje i potem je szantażuje i wrzuca do internetu, to takie dziewczyny popełniają samobójstwa, bo jest im tak wstyd. To jest po prostu... No to jest straszne, żeby tak robić. I ci ludzie na tych serwerach tak robią, śmieją się z tego, mają ubaw. A normalnie osoba, jakby to był nastolatek, to by się zabiła. Zabiłaby się, normalnie by powiesiła się po prostu na sznurze. I niewykluczone, że Marek się na przykład załamie od tego. I to jest po prostu chamstwo. No i prawda jest o tych hejterach taka, że oni wszystko zmyślają, kłamią, pierdolą po prostu takie głupoty, wmawiają ludziom, że robią coś źle, a sami są po prostu przestępcami internetowymi. I dlatego to, co tam się dzieje na tym serwerze Przystanek Kocborowo, cały ten rafatus, po prostu Świętoszek zabiera głos w różnych sprawach, a jak się wkurwi, to po prostu w ogóle nie panuje nad tym, co komu mówi, ludzi wyzywa, grozi, wyśmiewa. No przecież to jest jakaś paranoja z tym rafatusem, nie? Ile razy on mnie już zaatakował na moim własnym serwerze? A co ja mu zrobiłam? Za to, że się tam na jakiś temat po prostu wypowiedziałam. No przykładowo teraz mówię prawdę, nie? No to on będzie jutro się za to na mnie mścił. A niby taki luzak, sztuka nowoczesna, nie? Seksik na filmach, wódeczka 24 godziny na dobę przez cały miesiąc, luz bluz, nie? Ale jak mu ktoś powie kilka zdań prawdy, no to się będzie po prostu mścił, nie? No to ma luz tylko wtedy, kiedy chce mieć luz, a jak nie chce mieć luzu, no to drut kolczasty i za szyję, tak? No taka jest prawda, no. Dobra, ale nie chcę się, niepotrzebnie się zakręcam. Może coś miłego powiem. Bo miałam mówić coś miłego o Marku, a się też cały czas jakby denerwuje. Po prostu to, co się o nim mówi i nawet co sama o nim mówiłam, to jest moim zdaniem duża przesada. Tak samo jak to, co się o mnie też mówi.
I ja to chciałam po prostu wam uświadomić, nie? Że tak po prostu się jest taka moda na przypierdalanie się do każdego i wytykanie ludziom różnych rzeczy, a to jest nieprawda. Jeszcze taki mam pomysł, że ci hejterzy, to oni są naprawdę ci tacy... Ja tylko tak z ciekawości sobie tam rozmawiałam z różnymi osobami, ale nie... Ja napisałam, żeby banować tych ludzi, nie chcę w ich towarzystwie sobie siedzieć na Discordzie, rozmawiać z nimi, nie chcę po prostu z tymi ludźmi mieć nic wspólnego. Ja się ich boję, nie ufam im, nie wierzę. Po prostu chcę się uciec przed ich manipulacjami, zejść z ich pola widzenia, nie chcę z tymi ludźmi mieć żadnego kontaktu i mówię teraz o tych różnych liderach z tych serwerów, przystanek Kozborowo, Iskariota, Radio Ceglarska, Pijalnia Belweder. No po prostu to są ludzie chorzy, ci liderzy, aktywiści, administracja tych serwerów. Głęboko zaburzeni, psychopaci jacyś niektórzy, co najmniej reszta z problemami psychologicznymi, którzy nie mają jakiegoś normalnego życia na co dzień, kiblują w tym internecie, oceniają innych ludzi, piszą jakieś głupoty. No to jest po prostu chore. To jest straszne. No jak na przykład taka stara pralka z tej pijalni Belweder czyta wszystkie moje teksty i nagrywa filmy i czyta, co ja piszę. Kurwa mać. No to przecież na świecie jest tyle fantastycznej literatury, nie? Noblistów, wierszy, jakichś fajnych opowiadań. A ta maniaczka bierze i wszystko, co ja sobie tam po prostu pierdolę na tym Discordzie, to ona to bierze i nagrywa. Teraz już chyba nie, ale przedtem, nie? Prawda? No to trzeba być... No przecież nikt normalny czegoś nie złapie takiej psychopatii na punkcie... Przecież ja jestem jakąś tam osobą... Tak, że ona... Co ja coś nowego napiszę, no to ona. Przecież ona, żeby nagrać taki film, to ona sobie musi przećwiczyć czytanie tego, co ja piszę i potem czytać, nie? Czemu ona nie nagrywa Miłosza, Witolda Gombrowicza, jakichś po prostu takich aktualnie modnych literatów polskich, zagranicznych, nie? No kurwa, ja ani specjalnie na tle takich talentów literackich ani dobrze nie piszę, ani mądrze, ani ciekawie, ale też nie głupio. No to czego ona w ogóle kurwa chce od tych moich tekstów? Nie, bo ona się po prostu zajawiła. Ma obsesję. Jak ona żre makaron ze szpinakiem przy stole, to nie myśli o tym, że ten szpinak jej smakuje i makaron, tylko sobie słucha w telefonie, czyta, co ja napisałam. O? Ale słuchajcie, nie, ja sobie przypomniałam, że ja to nagrywam i ja muszę coś miłego powiedzieć, bo wyjdę na jakąś kurde zołzę na własnym kanale i ludzie mi subskrypcje poodbierają. Sprawdzę, czy to się nagrywa. Tak, ale ja się nie... Ale ona jest wredna, bo ona to czyta z taką intonacją i wyśmiewa mnie i tak dalej. Ale Sara Pralka to jest tylko jedna z kilkuset osób. Ja myślę, że tak w całej Polsce to będzie około 1000 takich maniaków mam wyhodowanych.
Nie, bo reszta to jest parę dobrych tysięcy tych hejterów, ale to są tylko takie klauny, klakierzy. Oni tylko klaszczą albo śmieją się, a oni nie są kreatywni. Ale w ogóle po prostu też doszłam do wniosku takiego, że ci hejterzy to oni siedzą na garbie, na plecach. Oni siedzą na garbie takiego twórcy, sami nic nie tworzą, nic nie oferują, nic nie potrafią, ale na przykład cieszą się, bo są znani, bo się o nich mówi. No bo teraz, zobaczcie. No bo teraz wychodzi na to, że na przykład ja, gwiazda, mówiąc w cudzysłowie, bo ja nie jestem żadną gwiazdą, no ale jakaś tam gwiazda ze spalonego teatru, mówi zamiast o sobie o nich, czyli oni są gwiazdami, tak? Dzięki temu, że oni mogą dokuczyć, potem się o nich mówi, wszyscy się zachwycają, jak oni tego dokonali, no i oni już potem chcą się pokazywać, chcą ujawniać swoje twarze, informują, gdzie mieszkają, no bo oni już wychodzą z ukrycia, nie? Nie, Sadam, bo ty mi się wydaje, że bo ty niby jesteś taki miły, a tak naprawdę to ty jesteś chyba moim hejterem. A kto? Ten, jak ty się nazywasz? Ty byłeś tym, kiedyś tym kolodentem czy coś? Bo też masz podobny głos do tego Kalgona. Kalgon! Czekaj, już cię dopuszczę do głosu, tylko skończę myśl, że jeżeli nie chcemy, żeby ci hejterzy byli gwiazdami, to nie trzeba im dawać atencji, czyli na przykład nie mówić o nich i oni będą tam się starać coś robić, a tu gówno, żadnego odzewu, nie? Tak, tak, no i dlatego oni się potem cieszą, prawda? Jutro się obudzą rano i a, to szmata, co ona u mnie powiedziała? No dobra, a ile było osób? Aha, kilkaset, no to wszyscy u mnie usłyszeli, super, no to jestem znany, nie? To teraz znowu coś zrobię chamskiego i znowu o mnie powie następnym razem i tak dalej, nie? Ale dobra, bo ktoś chciał zapytać o coś. Moim zdaniem dziewczyna. Tak, to nie jest kwestia telefonu, tylko wiesz co, u nas tak jest, żeby... Ja to proponowałam, żeby to zdjąć, ale dzisiaj mi jedna z administratorek mówiła, że... No na przykład ktoś tam sobie coś robi w kuchni, tłucze kotlety, nie wyciszy tego telefonu, będzie słychać. Czy tam ludzie coś robią i szumy po prostu będzie, że cały czas będzie szedł ten dźwięk u kogoś z mieszkania, prawda? Jakieś odgłosy, tu u jednego dziecko wejdzie, u drugiego mąż i powie, że wypierdala z mieszkania, albo mąż powie żonie, że ma zamykać, wyłączyć Discorda, bo trzeba seks uprawiać, a ona będzie chciała słuchać i to się będzie wszystko nagrywać, bo ona w porę nie wyłączy tego głośnika, także to po to jest. Ale to nie jest kwestia telefonu, tylko w tej chwili na każdym urządzeniu tak jest. Ale możemy zrobić, zrobimy taki eksperyment, że zrobimy na przykład następnym razem. Zniesiemy to i zobaczymy, czy będą te szumy, co?
Ale ty chyba naciskasz. Nie? Aha, no to masz zniesione to. Jakoś zdjęłaś te ograniczenia. Przyznaj się, jak to zrobiłaś. Złamałaś się do ustawień. Poderwałaś administratora i ci zdjął. Albo się włamałaś do ustawień administracyjnych. Ja znam angielski, miałam niemiecki w szkole podstawowej, łaciny na studiach, rosyjski w liceum i w szkole podstawowej i francuski miałam na studiach. Przez 5 lat studiów. No miałam na studiach przez 5 lat ten francuski i uczyłam się też troszkę wcześniej. Ale w tej chwili niewiele pamiętam, bo ja bym sobie powtórzyła jakieś różne tam zdania, odmiany czasowników, to bym szybko sobie przypomniała. Ale bazuję na angielskim w tej chwili. Słuchajcie, ja... Rozmawiajcie chwileczkę ze sobą, bo ja muszę na minutkę się tylko odejść od komputera, bo muszę tam coś zobaczyć w mieszkaniu, dobrze? Rozmawiajcie sobie chwilę, zastanówcie się, o co mnie chcecie. Zastanówcie się, o co mnie chcecie zapytać. Ja zaraz wrócę. Jestem już. Słuchajcie. Słuchajcie, powiem wam taką rzecz, że poszłam sobie do kuchni i sobie wyjąłam z lodówki piwo Żywiec i sobie piję. I z sokiem malinowym. I to skończę tylko, jeśli mogę. I to piwo dostałam od Janysa, od Kornela, od mojego moderatora. I no i chociażby z tego powodu go lubię, prawda? Miły gest. Jeszcze mi ktoś wysłał też taką zgrzewkę na live'ie. No i miły gest, no bo pomyślcie, ktoś zadał sobie trud, żeby zamówić taki alkohol. Potem kierowca przyjechał, dostarczył. Ja prawdę mówiąc nie wiem, czy ja bym umiała komuś taki alkohol zamówić i wysłać. I jeszcze on mi dwa razy przysłał też na live pizzę. No ale poza tym ja tylko skończę tą myśl, że i na przykład teraz, no dobra, wkurzył się, coś mu odbiło i tam napisał o Marku źle, nie? Ale zjeść sobie dwa razy pizzę na jego koszt
Co, on też ma problemy czasami tam jakieś finansowe. No ciężko pracuje na swoje pieniądze, bo mieszka sam. Sam swoje finanse prowadzi. Co prawda ma tam ojca w Niemczech, ale sam za siebie odpowiada. I nie musiał mi tego wysyłać, prawda? Także ja mu mogę przecież wybaczyć jakiś popełniony błąd. Bo dzięki niemu miałam pyszną pizzę na live'ie i jeszcze na drugi dzień córeczce podgrzałam w piekarniku i sobie zjadłam. Tak. No. No. I nie smakował mu. Ale czemu? Co, i dostaniesz wyciszenie? Czyż bardzo fajnie dziewczyna tutaj opowiadała. Słoneczko, usiądź mi na mordzie. To ta słoneczko jest u nas, to trzeba jej ten. No to tak czy inaczej chciałabym, żeby ona mi usiadła na mordzie. Podejrzewałam właśnie. Ja właśnie tak podejrzewałam, że jak ktoś ma nazwę Septucha i zdjęcie na tyle, musi być hejterem chyba. Słuchajcie. Bo trzeba było się męża, ale nie wiem, czy to prawda jest, bo ty na przykład nie wiesz, że twój mąż, jakie twój mąż lubi piwa, to wy byliście chyba krótko tym małżeństwem, czy tam narzeczeństwem, bo przeważnie ja na przykład wiem, jakie tam lubi piwo jakiś chłopak, z którym się spotykam, nie? Kto to atakuje? Ale która to mówi? Która to mówi? Taka czkia czy szeptucha? To weź, daj radę i odbudę. Ale Maciek, można sobie ją wyciszyć, czy ja mam to zrobić? Dobra, to ja wejdę, bo nie mam administratora żadnego. Zablokowaliście ją, czy mam szukać? I to była taka akcja. Tak. Bo ja zobaczę tą Katkę, ja ją wywalę z tutaj, z poziomu Discorda. Nie wiem, czy ktoś ją
wyrzucił już, czy nie? Ja tutaj wrzucę członkowie. Jest kaczki, a słoneczko. A dlaczego ona ma zmienioną nazwę? Ale kurwa, już ją ktoś... chciałam ją usunąć, już ją ktoś usunął. To jak usuwasz, to mogłeś powiedzieć, że usuwasz, bo ja bym nie usuwała. To dał jej ktoś bana? Ktoś jej dał bana, tylko nie się nie odzywa, bo już teraz, przed chwilą jeszcze była, chciałam dać bana, to już zniknęła z listy. A nie, może uciekła. Nie, bo jak wyjdzie, to też jej wtedy nie ma na liście członków. No dobra, nieważne. Słuchajcie, to porozmawiajmy o czymś miłym pod koniec. Ja myślę, że tak do pierwszej w nocy mogę pogadać, czyli jest pół do pierwszej. Od 10, 3 godzinki, no to... To jest okej, nie? To możemy teraz coś na wesoło, żeby to nie było taki smutny live. Znaczy, co ja mówię live? Ta, głosówka. Będę robić te filmy jesienne i coś tam z nadmorza, ale w ogóle to tak nie jest mi za wesoło, ale postaram się na tym live'ie mieć fajny humor. Natomiast napisałam dzisiaj taki post, że w sobotę mogłabym zrobić spotkanie z widzami, ale różne osoby do mnie pisały, że one by chciały przyjechać, a im ten termin nie odpowiada, bo ma być zaraz Wszystkich Świętych. I żeby to zrobić po prostu później, bo ludzie wyjeżdżają i tak dalej, nie? Więc... A jakby tak połączyć jedno z drugim i zrobić spotkanie z widzami na cmentarzu? Nie, no to nie wierzę, że proponujesz coś takiego. Nie, no to przecież nie, to jest święto, ludzie sobie chodzą na groby, gdzie na cmentarzu będziemy się umawiać? Znaczy w sumie niby, że można by w Halloween. Halloween byłby fajny na Rynku Krakowskim tam z dyniami. Ale nie, bo... No, ja jestem z rodziny katolickiej, ale ja wszystko obchodzę. To jest fajne święto, ale to ono nie jest polskie, nie? Po prostu dzieci to lubią. Dlaczego się trochę nie wygłupiać, ale to nie jest prawda z Polski, nie? Ani katolicy. Ale po prostu chciałam powiedzieć coś innego, że trochę nie czuję się tak najlepiej psychicznie i nie dam rady z tego spotkania po prostu na razie zrobić. Bo live'y robię, bo muszę. No bo jak to by wyglądało? Ja nie mogę nie zrobić live'a, bo ludzie dzwonią i się pytają, czemu nie ma live'a przez 2 dni. Ale takie spotkanie z widzami trochę dla mnie za ciężko, no. Bo po prostu, prawdę mówiąc, jest mi trochę smutno. Żeby tylko jakoś z siebie wykrzesać energię na tym live'ie. No bo tam w Hiszpanii czy gdzieś, nie wiem, czy tam w Meksyku czy gdzieś, to u nich jest coś takiego, że oni chodzą na cmentarz, niosą jedzenie tym zmarłym i ubierają się jakoś fajnie i robią imprezę na grobie, wódkę piją i jedzą. Noszą im żarcie, wódkę i tam ubierają się ładnie, malują się. Znaczy nie wiem, czy wódkę.
Ale w każdym razie nawet muzykę może puszczają, czy tańczą. No to to jest, kurde, ostra jazda, nie? No, czyli oni, dla nich śmierć nie jest czymś, co ich po prostu wpędza w jakąś nostalgię czy smutek? Słuchajcie, to musiałam wyjść na chwilę. No więc, co by tutaj wesołego? No w każdym razie chciałam powiedzieć, że Marek był bardzo fajny, miły i przesadzałam z tym wszystkim. Jak teraz sobie jakiegoś chłopaka poderwę, to już mu nie będę dokuczać. A jak mu będę dokuczać, to pilnujcie mnie, żebym tak nie robiła, bo mnie zostawi. Dobra? No, żeby tak do 100 kilometrów maks, nie? Najlepiej. Nie mówmy o tym, bo mi się robi smutno. A właśnie. Nie, ja lubię tą pizzę taką. To jest taka właśnie ta, co mi Janys zamówił, capriccioza, czyli szyneczka, pieczareczki, serek żółty, ciasto, wiadomo, i ketchup, nie? Lubię też to... Ta mi najbardziej smakuje, ale lubię też na przykład tą z tą hawajską, nie? To moja córka uwielbia. Ale lubię też taką, no jakieś tam oliwki, papryczki i takie rzeczy, nie? Nie pasuje w ogóle, no. Nie pasuje, no. Nic z tuńczykiem. Nie za to beknąć. Jutro zamierzam. No, już naprawiłam samochód, działa. Po prostu okazało się, że sąsiad, który, taki taksówkarz, który mi dał prądu, podpiął źle kable, było zwarcie. Myśleliśmy, że spalił się jakiś bezpiecznik, przeglądaliśmy wszystkie bezpieczniki dzisiaj jeszcze raz, ale były dobre. No i okazało się po prostu, że akumulator mój zdech całkiem. No więc
Taki inny sąsiad elektronik powiedział mi, że prawdopodobnie zwarcie w akumulatorze i szlak trafił ten mój akumulator do reszty, ale on już miał 3 lata albo 4. No więc zadzwoniłam po prostu do sklepu z akumulatorami na ulicę Kobierzyńską, to jest niedaleko mnie, 2 kilometry albo 3. I za 340 zł sobie zamówiłam akumulator i 50 zł za przywóz i założenie. Wzięli. No, 392 dychy utargowałam, bo powiedziałam, że jestem stałą klientką. Nakłamałam, że... Bo ja kupiłam u nich akumulator poprzedni. No więc powiedziałam, że kupiłam poprzedni i jeszcze wcześniej. A on mówi, że nie było tego sklepu. że oni mają dopiero 5 lat ten sklep. A ja mówię, tam niemożliwe. I się śmiał ze mnie ten facet przez telefon, nie? Ja mówię, dziwne, bo naprawdę ten tego, nie? A on mówi, nie było, proszę pani, tutaj przedtem był ten, budka z warzywami była. No ale dali mi zniżkę z widyki w każdym razie za temperament, nie? No i on jeszcze powiedział, że ten akumulator, co kupiłam 3 lata temu, to była, owszem, była tam ta firma, ale inny właściciel. No, ale że nieważne, w każdym razie dali mi 2 dychy zniżki. I ten, przyjechał taki młody chłopak z Białorusi i on się pozwolił mi się sfilmować, coś mi tam opowiadał. Nawet bym mogła go więcej filmować, ale nie chciałam go krępować. I to jest ten film na tym kanale, jak on mi tam wkręca ten akumulator, także mi już działa. O właśnie, dobrze, że mi przypomnieliście. Jutro sobie idę z tym samochodem do mechanika, bo sobie taki przegląd chcę zrobić przed zimą, nie? Bo będę chciała do tego Zakopanego tam w Tatry pojechać parę razy na pewno. Listopad, grudzień, styczeń, luty. No to pasuje mieć sprawny ten samochód na zimę, nie? Ale czy reszta osób mnie dobrze słyszy, czy źle? Nie, bo może jak za blisko się po prostu do tego mikrofonu przysuwam, to wtedy... Źle słychać, ale nawiasem mówiąc... Ja mam... Tak, tylko skończę zdanie, że ja mam mikrofon taki zewnętrzny, ale nie umiałam go dzisiaj podpiąć. I pójdę jutro do M1 i sobie kupię jakiś mikrofon taki, że na live będzie lepszy dźwięk i na tej następnej głosówce też. I zapytam się, jak podpiąć ten, który mam, bo coś mi komputer go nie wykrywał. No to dobrze, to pytaj. Aha. Na Messenger wypisałaś? Ale pisałaś na Messenger też, czy nie? Bo w mailu to mam kilka maili, ale a na Messengerze pisałaś? No to tam mogę sobie zobaczyć, bo na razie mi się nie chciało robić tych fanboxów, bo się trochę zleczyłam psychicznie i po prostu to jest dużo pracy. Muszę usiąść i sobie zamówić po prostu druk.
Tak, mogę nagrać, ale te fanboxy też sobie chcę zrobić. Takie trochę mikołajowe, już zimowe, świąteczne, o, coś takiego, tak, że tylko po prostu źle się trochę czułam teraz wrzesień, październik, muszę się po prostu zabrać do, zmobilizować do działania, nie? Bo mam projekty, wszystko mam, tylko sobie muszę dodrukować, bo ja tego nie drukuję w drukarni takiej offsetowej, że mam już gotowe, nie, tylko sobie tam drukuję po 20, po 30, rozsyłam i jak mi się skończył, to znowu robię dodruk. Tylko że ja za każdym razem coś zmieniam i potem... Teraz już nie chcę robić takiego, jak miałam, tylko coś trochę pozmieniać, nie? I dlatego się nie mogłam zmobilizować. To zrobię i cię odpiszę, to nie martw się nic. Robisz co, jeśli możesz w sprawie tego filmu z życzeniami, to najlepiej SMS-a. Mój numer jest, to brzmi 501-926-721 i on wszędzie jest, w opisie live'ów, na filmach, wygooglujesz sobie, a drugi mam 606. Jeden jest 501, początek, a drugi jest 606. Ale dobra, ja tam poszukam na Messengerze, tylko nie będę wiedzieć, kim ty jesteś, ale... Słuchaj, no to nieważne, bo nie musi tam 200 osób teraz słuchać tego, że my się umawiamy. Bo... Wiesz, mi się wydaje, jak na się live'ów się denerwuje, pije jakiś alkohol, nie zawsze mam dużo do powiedzenia, a te donaty, to one gwarantują pierwsze 2-3 godziny repertuaru live'a, nie? Bo bardzo dużo tych hejterów ludzi siedzi na tym live'ie po to, żeby zobaczyć publicznie, jak ja jestem wyzywana i jak ja na to reaguję. To jest dla nich świetna zabawa. Jak ich tego pozbawię, to live nie będzie ciekawy. Wiesz, to jest trochę tak jak niewolnicy na arenie prowadzeni na śmierć, nie? No, dzięki temu te live są atrakcyjne, nie? Ale wiesz, nie da się tak, bo jak wyciszę tam, że za 5 zł donaty nie są nieczytane, a ktoś, jak akurat mój fan, może chcieć powiedzieć coś fajnego i akurat jego donate nie będzie odczytany, nie? Nie, to nie. By mi się nie chciało czytać, ale ja tylko skończę, że ja rok starałam się, nie umiałam sobie tego ustawić, jak to zrobić, żeby były te donaty i był ten głos, nie? A co najmniej 2 lata myślałam o tym, że chciałabym coś takiego mieć i też nie wiedziałam, jak to zrealizować. I teraz jak już to mam, to na pewno z tego nie zrezygnuję, nie? O, za długo czekałam na to, żeby to włączyć. Nie, ja uważam, że to jest fajne. Oczywiście nie jest fajne, jak mnie wyzywają, ale...
Właśnie myślałam, że wam powiem, ale nie, jednak nie mogę powiedzieć na razie. Powiem, tak, ale teraz nie mogę, no. Myślałam, że powiem, ale jednak nie. Ale byłam mega smutna. Nie, myślę, że dużo czynników się zawsze składa na ten mój stan jakiegoś przygnębienia, nie? Ale z reguły zawsze jakiś jest, coś tam się wydarzy, co jest po prostu taką kroplą, która, jak to się mówi, przelewa czarę goryczy, tak? Czy też spowoduje, że ucho od dzbana się urywa? Zawsze... Tak, o, miarka się przeleje. Że po prostu, no zawsze się coś... Musi być jakiś taki czynnik wyzwalający, nie? No, więc był jakiś powód dominujący, ale dużo czynników się na to wszystko składa, zawsze na ten mój zły humor i... Jakby ich nie było, to bym pewnie sobie z jakimś incydentem na pewno lepiej radziła, nie? No właśnie... No, dzisiaj znowu tak było nieciekawie trochę ze mną. Tylko tak, tak momentami, nie? Kiki, masz ten głos. A kiedy jesteś na co dzień? Co ty robisz zawodowo? Jesteś jakimś kontrolerem biletów, czy co? Tak? No, ale ty może, kurde, zamiast mu razem ten kawałek powinieneś w radio prowadzić jakieś wywiady. Masz fajny głos taki radiowy i jesteś bardzo dociekliwy, pytania zadajesz. Nie, ty po prostu nie wiesz, że to wy jesteś mu razem tym razem. No, bo w sensie wiem, że mam rację. Nie, ona naprawdę. Ty się nadajesz na takiego właśnie, bo ty tak udajesz, że niby nie wiesz tam o różnych rzeczach, a wszystko dobrze wiesz i zadajesz cały czas różne pytania. No to jest fajne, nie? Masz taki pomysły głos, a ty masz tak mniej więcej, ile ty masz tak mniej więcej lat? Jaka grupa wiekowa? Ty masz taki poważny głos. No, ja właśnie... Nie, no naprawdę, masz taki głos, taki wiesz. Ja bym nawet, jakbyś powiedział, że masz 60 lat, to bym też uwierzyła. A ja mam głos z kolei.
A ja z kolei mam głos taki do mojego wieku, nie, bo ja mam taki dziecinny trochę, nie? Ja mam ten głos taki śmieszny trochę, nie? No, przyjemny, no, ale nie, że jakiś taki bardzo zmysłowy, ani nie jakiś taki ten. To zależy też jakim, jak mówię, prawda? Jakim tonem i... No, ale cieszę się, że ja mam taki głos, bo on mi się tak szybko nie zestarzeje, ten głos. Skoro w tym wieku mam taki, nie? Trzeba zadbać o to, że wyrasta się też mnie zestarzała. Nie, ja tylko mówię, że to nasz taki poważny wiek, ale ja wiem z doświadczenia, że czasem ludzie bardzo młodzi mają takie głosy bardzo poważne. To jest tam kwestia ton, chrypka, nie wiem, intonacja, no dużo się rzeczy na to składa. To może ty masz trochę ten głos zniszczony od papierochów i alko? To może od tego? Przepalony. To ja mówiłam. Ja się robię za hejtera, robię przepalony. Swój? Nie. Ale mówię ci, że masz taki do radia, byś się nadawał. Nawet mógłbyś czytać jakieś takie fajne, na przykład... Wielbony kapturek wyruszył do lasu. Mamusia zapakowała mu pyszne ciasto. Idzie sobie kapturek lasem, patrzy, a tu wilk. Witaj, kapturku, jak się ma? Dobrze. A gdzie idzie? Do babci. To pójdę z tobą. Dobrze. No, nie wiem dokładnie, jak to było. W każdym razie na końcu go zjadł, tak? I te słynne słowa już tam w domu babci. A nie, kurwa, to nie było tak. Może kapturek przyszedł. Ja już piwo sobie tu chleję. To nie było, to było zupełnie inaczej. Kapturek sam zapierdalał przez las. Przyszedł sobie do babci. Puk, 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 babciu. Babciu, o, jesteś babcią? A babciu? Wejdź, kapturku, wejdź. Dobrze, babciu. Babciu, a czemu masz taki gruby głos? Bo mam chrypkę, dużo palę. Kurwa, to piwo od Jany za nami nie wzięła. A no bo wcześniej widocznie jeszcze coś piłam, nie? W każdym razie ten. No i co tam było dalej? Babciu. Ale że mnie nie widzicie. Nie, piłam wcześniej Desperadosa, takiego mojito, a teraz piję żywiec od Janysa. Dobra, nie będę się wam przyznawać, bo mi policję chce przyślecie i tak nie wpuszczę. Ale w każdym razie z siekierą po domu nie biegam, więc po prostu spoko. No i ten kapturek się tam pyta, czemu masz takie duże oczy, czemu masz takie duże zęby, czemu masz takie duże uszy, no i w końcu go ten wilk zjadł, nie? I mógłbyś taką bajeczkę czytać.
No wiem, ale nie, mnie to nie interesuje. Jeszcze jakby moje dziecko było małe, to bym mogła tak robić, żeby jeszcze jej coś poczytać, nie? A tak teraz nie mam motywacji. No, no. Tak, ja się bardziej nadaję do jakichś takich opowieści erotycznych. Anna Tadeusza? Słuchajcie, kochani, no dobra, to co? Kończymy, bo jest pierwsza w nocy, dochodzi. O gotowaniu mi się nie chce mówić. Jeszcze mogę parę minut pogadać i... No nie wiem. W każdym razie... Tak, jeszcze mam tego piwa troszkę, ale już mi się go nie chce pić. No tak z 5 dni chciałam. Na razie. Ale jeszcze nie wiem, kiedy wyjadę. Dlatego, że to wszystko zależy od pogody i tam innych czynników. Na razie tych wszystkich świętych jest, zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, ale już samochód będę miała sprawny, także powinno się udać. A gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś? Aha, to fajnie. Jestem cały czas jakby co, nie martwcie się o mnie, Maciuś. Ty się mną nie przejmuj. Cały czas was słucham. Ja tak nie porównuję cen, bo ja nawet nie wiem, ile ten cukier kosztuje, bo ja rzadko kupuję w sumie, raz na tam 2 miesiące. No ale co ty słodzisz, bo ja tylko słodzę kawę. Czasem herbatę. O kurde. Ale w Polsce raczej tak zauważyłam, że wędliny, jakieś tam wyroby garmażeryjne, takie pierogi, jakieś, no wszelkie takie bardziej smaczne, takie bardziej ekskluzywne jakieś potrawy, udania jakieś gotowe, to wszystko strasznie drogie się zrobiło. A te podstawowe produkty, takie podstawowe w Polsce, to one mają chyba jakieś dofinansowanie, bo tam pieczywo, masło, mleko, serki,
cukier, sól, to cały czas mam moim zdaniem chyba jedną cenę. Znaczy nieznaczne są zmiany, natomiast oni sobie, ci wszyscy producenci, sklepy sobie nabijają na takich innych produktach, które nie są produktami pierwszej potrzeby. Może nie pamiętam, dzisiaj byłam w sklepie i co ja tam oglądałam? No na przykład paczka, chciałam kupić paczkę, były paczki, paczka ciasteczek takich, to są takie wafle przekładane masą kakaową, jak się to nazywa. I to jest skrojone w takie kostki. Pischinger, nie? Chyba. No. I paczka taka, no to kurde, normalnie to tam 10-15 zł za coś takiego dawałam. No to jest taki... No, taki, że moja mama, jak byłam mała, to robiła to, kupowała takie wafle, robiła i potem kroiła z koła. Ale to też za komuny się robiło, bo nic nie było, a to można kupić, nie? No i chciałam to kupić sobie do domu, do kawy i córeczce. I wzięłam do ręki, no i taka paczka to tak z 15 zł to bym dała, bo to tak tyle kosztowało rok temu, nie? Patrzę się, 25 zł takie pudełeczko plastikowe. I tam, tylko że niby tam było tego trochę, no nie wiem, no z 30 deko, 40. Kurwa, nie wiem, czy tam może z pół kilo tego było, pół kilo chyba nie. Ale 25 zł za paczkę ciasteczek, no bez jaj, nie? No i nie kupiłam tego i żałuję, nie? Ale kurde, 25 zł to dla mnie drogo jest trochę. Może, to może cukier też podrożał, skoro takie ciastka podrożały. Ale tak, i właśnie wyroby cukiernicze strasznie podrożały, bo jak jestem tutaj, chodzę do tego dawnego Tesco, do Kauflandu i tam jest cukiernia na dole, te jakieś krakowskie wypieki czy tam coś, no to kurde, jak tam jest drogo, normalnie jeden taki mały kawałek jakiegoś ciastka, torcik, kurde, taka kulka z takiego ptasiego mleczka polana jakąś polewą, to wiecie ile kosztuje? 10 zł ciastko, jedna porcja, 10 deko, 10 zł. No to ile kilogram? 100 zł? To oni zwariowali? To drożej niż łosoś, nie? Tylko że oni tam mają jakąś tam marżę, bo tam dużo płacą za lokal i tak dalej, nie? No ale kurde, bez jaj, żeby jedno ciastko takie małe dychę. Ale dobra, to zostawmy ten temat. Kochani, coś wesołego na koniec, głupiego. Może o seksie, coś. Idziemy spać. A to wy coś musicie mówić, bo mi się już nie chce. No jakieś dziewczyny im coś powiedzą, kiedy czasami się odpalają jakieś te, inne. Ale ja słyszałam, ktoś mi dzisiaj mówił przez telefon taką plotkę, że podobno jeden z moich administratorów jest zamieszany w jakąś aferę, że przysłano mi paczkę z odzieżą i że w tej paczce były pluskwy. I że ja teraz mam pluskwy niby. Tylko ja się zastanawiam, bo ja dostałam tylko te ubrania od Mruni, tam z bluzka z tym napisem Queen of the Hate i ten swój dominy, nie? Taki jakiś czas temu, to będzie już parę przed wakacjami. No, to może w tym stroju dominy te pluskwy były, kurwa. Ale no i ja, i taki mój informator mi mówił, że mój administrator, jeden z administratorów
był zamieszany w wysłanie mi ubrań z pluskwami. No, ale ja mówię, że ja nie mam żadnych pluskiew. Jakby były pluskwy, to by mnie pogryzły, nie? A że nie było nic takiego. To jest jedna rzecz. A druga to skąd oni... Ja się pytam tego informatora, nie? Skąd oni te pluskwy by, kurwa, wyczasnęli, nie? Bo, gdzie takie pluskwy musieliby wyhodować? Chyba sami na jakimś psie, czy cholera wie gdzie. Bo... Skąd takie pluskwy wyczaśniesz? Chyba tylko najpierw z własnego płaszcza, nie? No i... Ale ten informator mi powiedział coś, co mnie zdumiało. On mówi, w dzisiejszych czasach wszystko można kupić. Kurwa. To jestem ciekawa na Allegro. Buteleczka z pluskwami. Kurwa, ciekawe, po co komuś butelka z pluskwami. Czy tam słoiczek? Pluskiew, 10 deko, 150 zł, no ale na co komu, kurwa, pluskwy? No chyba tylko po to, żeby jakiejś youtuberce wysłać, czy tam. Albo wszy jakieś, kurde. Jezus Maria. Ale że oni pluskwy jedzą te węże? Nie. No ale one jedzą martwe, nie? Aha, o kurwa, to oni może w tych sklepach zoologicznych dla węży to kupują. Terrorystycznych czy tyrarystycznych? No bo ja się zastanawiam, po co ty chodzisz po sklepach terrorystycznych? Kurwa, w tej Belgii do sklepów dla terrorystów chodzisz, a mówisz, a twierdzisz, że jesteś murarzem tynkarzem. Widzisz, ty oszuście? To piwa chyba na mnie działa. A po prostu chodzi, że jakieś kupujesz kominiarki. Kamizelki, a no odporne i cholera wie co, nie? W wolnych chwilach zrobisz teraz do ludzi. Amazon. Masz dziewczynę? No to kiedy się będziesz żenił? No może już czas się oświadczyć, co? Błagam cię, powiedz, kim jest twoja dziewczyna. Ale patrz, ale ile dziewczyn zawiodłeś teraz na Discordzie. Dostaniesz bana. To jest tylko i wyłącznie Discord. Ja uprzedzam. To jest Discord tylko i wyłącznie dla wolnych facetów. Każdy zajęty, out. Więc jak jesteście zajęci, to się nie przyznajecie. Ja muszę po prostu tutaj dbać o interesy moich fanklubowiczek. A oczywiście kobiety mogą być zajęte, tylko faceci mają być wolni. Słuchajcie, kochani, dobrze, no to nic, to ja kończę, nie chcę was trzymać, dzisiaj jest wtorek, aha, jutro będą na Kocborowie coś tam po prostu drzeć mordy? Robił jakieś przesłuchanie, kogo? Ale, no bo oni mają te komisje śledcze, już tak. Robili sąd nad Markiem, sąd nad Janysem, sąd nad Ananasem, sąd nad Martyną Zadrożny. Teraz chyba o Maciusiu ma być. O kurde. No na moim administratorze. To ja muszę...
No tak, no bo oni się zabierają za wojnę. Ale ty, Maciek, ty się nie daj złamać, bo oni będą z ciebie robić nie wiadomo kogo, a to jest atak będzie na mnie, nie na ciebie, wiesz o tym. Nie, nie wchodź, nie wchodź. Słuchaj, ale on jakby ci nie był u mnie administratorem, to by nie było tego, wiesz o tym. Ja się zastanawiam, bo oni na razie biorą takie różne osoby, nie? Ale w końcu zrobią sąd nade mną, nie? Znowu. Ty mnie akurat na razie omijają szerokim łukiem. Ale były sądy o mnie, takie w cudzysłowie sądy dawniej, nie? Jak mnie dojeżdżali, nie? Ta Uwu tam na Kozborowie mówiła, że podrabiam dokumenty, że źle traktuję Marka, że biję dziecko, że nie sprzątam w domu. To super. A umiesz robić karykatury? Narysuj po prostu coś śmiesznego, hejterów albo coś, czy nie? Nie wolisz raczej takie rysuneczki, jakieś pejzaże? Tylko ci dziewczyna nie pozwoli, no. Ale muszę wam powiedzieć, że ja widocznie mam jakąś taką oryginalną twarz, bo ja bardzo często miałam takie sytuacje i dalej mam, jak idę ulicą, nie, że tam ktoś mnie zaczepia i mówi facet albo chłopak, że on rysuje, maluje albo tam jest jakimś rzeźbiarzem i że on by chciał mnie narysować. No i kiedyś miałam taką przygodę, że kolega mnie polecił takiemu profesorowi ASP, to już kiedyś opowiadałam gdzieś na jakimś filmie, i on robił odlewy kobiecego ciała albo męskiego, nagiego, w jakimś takim gipsie czy w czymś. No i to polegało na tym, że on miał pracownię i trzeba było się rozebrać do naga, położyć się na jakimś tam łóżku czy tam na czymś, nie? I on sobie robił jakiś taki gips i cię obklejał, na przykład klatkę piersiową, albo tam od szyi do połowy ud, zależy co chciał sobie odlać, nie? I on sobie potem łączył te elementy, że nawet twarz, że tam całych ludzi z tego budował i tak dalej. No i kolega mnie, i on płacił 100 zł za to, to było już dawno, jakiś tam czas temu, stówek, i to trwało chyba 2 godziny albo 4. No to mało płacił, nie? Nie, może ze 300 wypłacił. No i kolega mnie polecił, nie? I kolega mi mówi, że jak on ściąga potem ten gips, to zastygnie na tym ciele, bo on to dawał taką papkę ciepłą i trzeba było leżeć nieruchomo przy kaloryferze. On to suszył też jakąś taką suszarką i to w końcu zastygało i sobie ściągał taki odlew. No i kolega, który mnie tam polecił, to on powiedział, że to strasznie boli, jak on to ściąga, bo się te włoski z ciała odrywają i jeszcze w ogóle ta skóra boli, nie? No i on mówi, że
jak się posmaruje oliwką, to to tak nie boli. Tylko, że on nie pozwala tą oliwką się smarować, bo wtedy się ten odlew nie zawsze dobrze ściąga. Ale za oliwka może być, nie? No, i ja tam poszłam na ten odlew, nie? I myślę sobie, kurde, nie widziałam tej oliwki, nie? No i zaczęłam u niego szukać w łazience, co? No i patrzę, jest taki po prostu żółty jakiś taki szampon, nie? No i żółta oliwka. Nie posmarowałam się tym elegancko, on mi założył ten odlew. A tu się okazało, że to był szampon rumiankowy, czy jakiś taki, nie? I się wszystko rozwaliło mu kompletnie w drobne szczępy, jak to próbował ze mnie zdjąć. I ten profesor mówi, nie wiem, co się stało. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, że to się wszystko zepsuło. I taki zrozmaczony, nie? I się pyta, smarowała się pani czymś? Ja mówię, nie, niczym. Ale na pewno nie, nie, no skąd, absolutnie nie. A ja całą butlę tego szamponu na siebie wylałam. I to wszystko mu się rozpierdoliło i nie miał żadnego odlewu. No i on mówi, ale pani ma takie piękne ciało, a ja chciałem mieć odlew. No i, ale w ten sposób znowu mnie tam zamówił tydzień później, nie? I znowu tam dostałam te 200 stówki i wtedy już się nie smarowałam niczym i mu wyszła ta rzeźba, ale kurde, jak to ściągał, to faktycznie bolało to, jak chuj. I taka była przygoda z tymi. No jakieś takie zaczerwienienie na skórze. Jeszcze miałam coś takiego, bo ja pozowałam do zdjęć różnych, nie? I miałam takiego znajomego w Krakowie, co prowadził taką restaurację sushi. Ale to był Polak, nie? No i on wymyślał takie spotkania, takie promocje, że wernisaż i żywe sushi, czy nie wiem, jak oni to nazywali. To polegało na tym, że leży sobie dziewczyna nago zupełnie i na niej jest układane to sushi tak wciskami. Włosy tam upięte, coś ten, jakieś kwiaty. I ja musiałam leżeć na takim stole i byłam obłożona tym sushi. No i tam były jakieś lampki wina, coś i sobie przychodzili goście na wernisaż, nie? Tam z drugą jakąś dziewczyną brałam, jakąś modelkę, koleżankę. I goście sobie tam po prostu winko pili, wernisaż i żarli to sushi, nie? I ściągali, zżerali to wszystko i na końcu już się nago zostawało, bo już wszystko wyjedli, nie? I byłam takim talerzem dla sushi. No to oni za coś takiego płacili jakieś 500 zł chyba. No, to kurde, 3 albo 4 lata byłam takim talerzem. Że sobie po prostu dorabiałam w ten sposób. I nie, no to trzeba było wcześniej wszystko tam sobie załatwić, bo potem trzeba było leżeć z tą, oni to szybko zżerali, bo się chcieli ci goście, zwłaszcza faceci, jak najszybciej dostać do jakichś części takich ciała najbardziej zakrytych, nie? Więc oni to po prostu w ciągu godziny to już, czy nawet pół, to było wszystko zjedzone, nie? Ja dlatego osobiście córka lubi, ja jej zamawiam to sushi. Ja tego w ogóle nie jem, ja tego nie lubię. Nie, ja idę na talerzu takim normalnym, nie? Ale kurde, no różne się rzeczy w życiu robiło, żeby zarobić sobie parę złotych. Oczywiście moi rodzice o tym nie wiedzieli, nie? Też na przykład bardzo często chodziłam na takie happeningi, bo to Kraków jest raczej znany z takich rzeczy. Bo to też nie każdy chciał. To trzeba mieć odwagę, żeby w czymś takim wziąć udział, nie? To bardzo często brałam udział w takich różnych jakichś wernisażach, otwarcie imprezy czy coś. To byłam zupełnie nago, kompletnie, nie? I byłam pomalowana jakąś farbą po prostu.
włosy upięte i jakieś tam bohomazy na ciele, jakieś tam niebieskie, jakieś coś, nie? I te włosy też tam trochę przefarbowane i chodziłam sobie na bosaka i byłam jakimś tam golasem, nie? No i pamiętam, jak się pierwszy raz na to zdecydowałam, ale już byłam trochę znana w tym świecie takim właśnie artystycznym i to sobie tak, no i ten taki znajomy, co to organizował, to było w Pałacu Przegorzała w Krakowie. I on mówi, nie no Ela, słuchaj, nikt ci nie rozpozna, będziesz pomalowana, nie wstydź się, tam ci zapłacę 200 zł i wie, musisz tylko chodzić sobie po prostu nago, że niby tam oglądasz jakieś obrazy i to będzie taka sensacja, nie? No to ja mówię, że dobrze, nie? No to nikt mnie nie rozpozna, spoko, nie? No i oni mnie tam wymalowali, wysmarowali, ale takie malowanie to dla mnie jest nic, bo ja do zdjęć to wiele razy się tak malowałam, tak to spoko. No, ja sobie tam schodzę, nie? Na tą salę, tam nie wiem, ze 30 osób. Potem więcej, z 50, nie? Mija 5 minut. Ja taka zadowolona, że nikt mnie nie rozpozna, bo twarz wymalowana, oczy, wszystko. A tam jakiś koleś. O, Ela Gawin! Ja kurde, ten cała tam zaczerwieniona, ale nie widać, bo pomalowana, nie? Poszłam gdzieś tam do drugiego pokoju, łażę sobie. Jakiś inny koleś. O, Ela Gawin! Kurwa. No, także to, już trochę tam byłam wtedy znana, rozpoznawalna, nie? Ale wcale nie było tak, że mnie nikt nie rozpoznał, nie? Bo po prostu od razu natychmiast, ja chodziłam po tych różnych imprezach, więc ludzie wiedzieli, nie? No i już taka, nie byłam po prostu pewna siebie. Co ja tam jeszcze robiłam? Z jakiejś takiej głupiej rzeczy. Chcę sobie przypomnieć. Nie, to resztę wam opowiem kiedy indziej. Są też gorsze historie. No takie podobne, ale jeszcze takie powiedzmy, że gorsze. Ale co by tu wam jeszcze opowiedzieć na koniec? Nie. Nie, nie, bo ja pozowałam do zdjęć po prostu. A w klubie nocnym pracować, no to nie, to już przesada. Aż tak, to nie, bo to już po prostu mnie tylko pociągała branża artystyczna, ale nie erotyczna, a dla niektórych nie ma różnicy, a to jest duża różnica. No, ale ty miałeś na myśli jakiś taniec na róże? Nie, ja w ogóle, ja nie pracowałam nigdy w żadnej takiej obsłudze. Ale kiedyś miałam taką przygodę, to też opowiadałam już gdzieś, że poszłam sobie na dyskotekę, bo była taka dyskoteka Twardowski na rynku. No i sobie tam tańczyłam, nie? I dwie dziewczyny mnie zaczepiły, że ja bardzo fajnie tańczę, jestem bardzo ładna i w ogóle bla, 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 bla. I potem się mnie pytają, czy ja znam angielski, nie? No to ja mówię, że znam, bo wtedy studiowałam, dosyć dobrze znałam na bieżąco. I one mówią, że one są umówione z jakimiś turystami, i czy ja mogę z nimi iść na kolację, że, bo one w ogóle nie znają języka i że ja będę tłumaczyć. I że za to sobie pojem różnych smacznych rzeczy, jakieś drinki, tatary, sałatki, wędliny, kurde, wszystko co chcesz, nie? No to ja ze spoko, okej, fajnie, nie? No i poszłam z nimi do takiej restauracji.
no i się takich dwóch facetów przysiadło. Znaczy one były z nimi umówione, nie? Nazamawiały tam po prostu jakichś Tatarów, w ogóle nie wiadomo czego. I to byli obcokrajowcy, no i one chciały, żeby to wszystko tłumaczyć, nie? No to ja tam z nimi byłam jako ten tłumacz, gadaliśmy, nie? I potem te dziewczyny, już tak nie pamiętam dokładnie jak to było. Aha, i ci faceci, coś tam się nie pokłóci, bo te dziewczyny mówią do tych facetów, żeby oni zapłacili ten rachunek, nie? Tam wyszedł, kurde, rachunek tak na dzisiejsze pieniądze z 2000 zł, nie? A oni, o nie, nie, że oni nie, tego nie zapłacą. No nie, nawet chyba z więcej. I się wkurzyli i sobie poszli, nie? I te dziewczyny mówią, nie, spoko, my to zapłacimy, zapłacimy tego, nie? No to ja tam sobie siedzę, mam to w dupie, to nie mój interes, ja tego nie zamawiałam, nie? I one tam mówią, no my idziemy do łazienki, zaraz wrócimy, nie? Tam coś się pokręciły. No i mija 5 minut, 10, 15, 20, 30. 40, 50, kurwa, nie ma ich, nie? A ja z tym całym stołem, z tym blaskiem zostałam sama. No i podchodzi ten kelner i mówi, że mam płacić za to wszystko. Ja kurde mówię, no ale że ja nie, ja, że ja nic nie zamawiałam, nie wiem o co chodzi. I tam po prostu chcieli mnie w ogóle pobić w tej restauracji. Wydali mi torebkę, sprawdzili ile miałam przy sobie pieniędzy. Ja w ogóle żadnych pieniędzy nie byłam, bo ja wtedy studiowałam, to ja w ogóle nawet miałam chyba 5 zł w portfelu. Coś takiego, nie? No ale przyszedł właściciel tego klubu i on mówi, nie, nie, spokojnie. My znamy te dziewczyny, one zapłacą. One tu ciągle przychodzą, one tutaj obsługują klientów, chodzą do pokoju, one to zapłacą, nie? A ja, ale do jakich pokoi one chodzą? No i okazało się, że to była agencja towarzyska, taka restauracja elegancka. I te laski sobie gdzieś tam poszły, te dziwki tam gdzieś do tych pokoi, a tych facetów zbajerowały wcześniej, żeby zapłacili za te wszystkie drinki, za to wszystko, oni nie chcieli, stwierdzili, że brzydkie i poszli sobie, no, także wylądowałam w jakimś burdelu po prostu i o mało jeszcze mi nie kazali zapłacić tam za rachunek cały. Ale też mi opowiadał taki kolega, jak byłam nad morzem, nie? Że po prostu taki po prostu znajomy tam, ale nie ten, u którego mieszkałam, tylko taki jeszcze inny kolega mi opowiadał, że on po prostu często jeździ do Trójmiasta właśnie na dziwki. Tam z drugim znajomym, nie? No i że w tych agencjach towarzyskich to jest tak, że te dziwki sobie siedzą tam, nie? I najpierw to trzeba przyjść, zagadać i trzeba zamawiać drinki. I że jeden drink 100 kosztuje. Tak. I im płacą potem za ten seks, nie? Wychodzisz tam i sobie też czeka, że ci ktoś drinka postawi. I się tak dorabiasz. Nie no, żartuję. Słuchajcie, no i mówił mi ten znajomy, że on sobie jeździ tam raz na tydzień na te dziwki, nie? To musi najpierw tych drinków po prostu tam zamówić, potem jakieś tam bzykanko, coś tam się dzieje, nie? A potem jeszcze może sobie taką laskę zabrać
bierze taksówkę, nie? On tam jedzie taksówką 100 km do Trójmiasta z Władysławowa. Tam wydaje po prostu z 10 tysięcy, albo nie wiem, z 5, albo kurde, nie wiem, ze 2 tysiące, zależy ile ma hajsu, nie? I potem jeszcze sobie bierze taką dziwkę, przywozi, bo jak go tam schleją tymi drinkami, to on potem, taka, te dziwki potem jeszcze chcą, żeby do domu je wynajmować na całą noc, nie? No, no to znowu, bo ten kolega tam dosyć bogaty, nie? No to on znowu taką dziwkę sobie brał tam do domu, nie? No i mówi, że raz trafił na taką dziwkę, że ona lubiła być właśnie jakąś taką, znaczy nawet nie to, że jakąś dominą, nie? Tylko, że po prostu się chciała bić w czasie tego seksu, nie? Ale tu nie... w tych tematach to Maciuś by się mógł wypowiedzieć, bo on się zna. No i mówi, że ona... I że ona nawet jedna pogryzła kiedyś. I on mówi, że nie, że domina, nie, tylko tak. Chciała jego lat po pysku pięściami, nie? I chciała też, żeby on ją też bił, nie? Jakaś popierdolona, bo cały czas ona go ładowała, i chciała, żeby on ją też, nie? No to wiesz, on na początku nie chciał, no ale potem dobra, no to spoko, skoro tak, no to tak, nie, no i kurde, że potem na drugi dzień całą twarz miał pośniaczoną. I mówi, kurwa mać, co za kobieta jeszcze, i nie słyszałem, nie, że tak robią, no ale mówi, że no różne są sytuacje. I tam mi po prostu opowiadał przy drinku to wszystko, nie? Jeszcze inne rzeczy. A potem na drugi dzień ja tam się spotkaliśmy, ja tam do tego nawiązuję. A on mówi, nie, ja kłamałem, nic takiego nie było, to bujałem, nie, absolutnie, nie. No a ja doszłam do wniosku, że tam wypił trochę, to mi to wszystko opowiedział, nie? A to niemożliwe, żeby kłamał, na pewno. Na 1000% po prostu jedzą na takie kurwy. I to takie, no takie ekskluzywne, wiesz? Niby ekskluzywne, a przychodzi do ciebie potem do chaty i cię napierdala do rany pięściami. No to co to za ekskluzyw? Tak. Nie, ja czasami opowiadam. Nie. Chodzi o to, że zależy. Dawniej więcej opowiadałam. Wiesz, zależy. Wszystko od nastroju. Wiesz co, bo może dlatego, że jednak w pewnym sensie opowiadanie takich rzeczy jest trochę krępujące i jak na przykład nie pokazuję twarzy, to jest mi trochę łatwiej, nie? Tylko głos udostępniam. A jeszcze mówić o tym wszystkim i mimika, tam odpowiedni wygląd, to już jest trochę większe wyzwanie, nie? Ale ta głosówka trafi na mój kanał YouTube. Jak się tylko rozłączymy, to ja sobie ją od razu wrzucam na kanał, więc tylko nie wiem, jak się to nagra, nie? Ale nie, bo ja na live'ach nie mam siły na takie numery. Nie, bo ja na live'ach to bardziej jestem sobą po prostu. Gadam sobie z widzami, nie? Użalam się nad swoim głosem.
Snyder, tak? Gdyby połączyć z Snyder. No. Jak się mówi, to się zacina. Nie, no słuchaj. Tak muszę wymyśleć, no. Tylko, że jak teraz opowiedziałam tę historię, to kurde, skąd ja teraz wezmę następne? No, słuchajcie, kochani, no to dobrze, no to fajnie było na koniec, właśnie czekałam na jakiś taki fajny temat, żeby trochę luzu było. To kończymy, bo trzeba iść spać. 5:37, od 10:00 wieczór mamy dowód. To dziękuję wszystkim. Kto chce, to sobie może tutaj zostać, ale radzę wam, żebyście sobie szli już spać. Jutro na przystanku, na serwerze przystanek Ozborowo Maćka, naszego administratora, będą obgadywać. Ale... Aha, ale chodźcie tam, nie interesujcie się, nie dawajcie im atencji. Ja dziękuję wszystkim za uwagę i życzę miłej nocy, kolorowych snów, nie martwcie się niczym. No. Dbajcie o siebie. Po prostu pomyślcie sobie, że to, co się dzieje, to nie jest wasza wina, tylko życie się tak toczy. Różni ludzie, coś się dzieje, nie na wszystko mamy wpływ. No, nie trzeba się obwiniać, nie trzeba się zamartwiać, stresować. No, szkoda życia, szkoda młodości waszej na zmartwienie. Tak? No, już mi się dzisiaj nie chce na ten temat opowiadać. To może następnym razem, ale ja jestem z rodziny katolickiej, natomiast ja tak trochę w kratkę jestem katoliczką. To znaczy, do kościoła chodzę nieregularnie. W sumie to wątpię w istnienie Boga, ale z drugiej strony go nie wykluczam. Na wszelki wypadek się modlę, czy tam chodzę od czasu do czasu do kościoła, bo nie chcę pójść potem do piekła, o, tak bym to ujęła. Ale piekła i tak nie ma zresztą, bo to jest tylko taka przenośnia. Nie, po prostu tak naprawdę jak sobie pomyślę o moim życiu, że tyle rzeczy chciałam w życiu osiągnąć, a ich nie mam, tyle szans mi jednak w pewnym sensie uciekło, pojawiły się przed nosem i zniknęły, to po prostu zaczynam dochodzić do wniosku, że nie ma Boga. No. Z drugiej strony też trudno jest go wykluczyć, nie? Ale na przykład No, chociażby ta historia z Markiem, prawda? Tak. Naprawdę mi bardzo na nim zależało i cieszyłam się, że się spotykamy. I długo to wszystko trwało, zanim w ogóle się ta znajomość rozwinęła. I jak już zaczęło być fajnie między nami, to się ludzie to włączyli, hejterzy. I wszystko się zepsuło, nie? Jak już tak... Naprawdę mogło być fajnie, byliśmy na wakacjach, fajnie sobie spędzaliśmy czas.
to po prostu ludzie zaczęli nam dokuczać i wszystko się zepsuło. I potem sobie zadajesz pytanie, istnieje Bóg czy nie? Myślisz sobie, no kurczę, wreszcie masz jakiegoś przyjaciela, spędzasz sobie z nim czas? Ktoś tam płacze chyba w tle. Albo ma kata. A potem po prostu okazuje się, że los sobie z ciebie zakpił. Że to wcale nie jest fajna sytuacja, relacja. No przykładowo kochasz kogoś, czujesz się szczęśliwy w jakimś związku, a to się potem zamienia w jakiś straszny koszmar. No to wtedy sobie zadajesz pytanie, czy Bóg istnieje i sobie odpowiadasz, że nie. Także ja odeszłam od Boga, bo też byłam mężatką, urodziłam dziecko małe. Wydawało mi się, że już po prostu wszystko w życiu najpiękniejsze to udało mi się osiągnąć za chwilę, bo mąż mnie zostawił. Firma o mało mi nie zbankrutowała, tato mi umarł. Mama mi tam zaczęła dokuczać, wszystko mi się zaczęło walić na głowę nagle w ciągu jednego roku, więc... A to powinno, wtedy sobie myślałam, no kurde, teraz to już będzie z górki, nie? Wyszłam za mąż, urodziłam dziecko malutkie, mam niemowlę, teraz to już będzie fajnie. I wszystko mi się po prostu rozpierdoliło. Ale nie ma się co przejmować, bo ludzie mają gorzej, nie? Tak, tak, no ludzie, tak, no tam rozwód to chuj po prostu, to wiesz, to jest nic, nie? Ale, a tam śmierć rodzica, no to każdy też musi przeżyć. Czy tam nie masz czym płacić za firmę, no to co, czy ta osoba w Polsce tak ma? Ale, tak, ale najgorsze są faktycznie jakieś takie przypadki losowe, to dzięki Bogu, że ja tego nie przeżyłam nigdy. To znaczy najgorzej jest, chyba najgorszą tragedią, jak tam słucham gdzieś w internecie, kiedyś weszłam na taki kanał, kobieta zaczęła opowiadać, taka w moim wieku kobieta, o śmierci swojego syna. Jakaś taka youtuberka, że miała syna w wieku studenckim, no i że on gdzieś tam pojechał na zagranicę, na te studia. I że jak go żegnała, wsiadał do pociągu, to już miała przeczucie, że go już więcej nie zobaczy. I potem tak opowiadała szczegółowo wszystko. Kurczę, ale szok normalnie. Bo okazało się, że on pojechał gdzieś za granicę, był jakimś wolontariuszem w Afryce czy gdzieś. No i tam go zabili. Ci jacyś... te jakieś plemiona, czy tam coś, zabili go. I go tam szukali i w końcu go znaleźli ciało. No i ona mówiła, że miała różne takie wizje, że go już nie zobaczy, że tam coś i tak dalej. Kurde, strasznie to było wstrząsające. To jest po prostu śmierć dla matki lub dla ojca dziecka. To jest masakra, nie? Boże, muszę pilnować tej mojej córeczki, żeby się jej nic nie stało, bo nie, to ja bym się chyba załamała. Ja jej w ogóle nigdzie nie będę puszczać, ani nie pozwolę nigdzie jeździć, na żadne dyskoteki po nocach. Tylko gorzej będzie nastolatką, to mi będzie uciekać, nie? Żeby tylko za granicę nie chciała wyjechać, bo ja wtedy chyba się załamię. O nie! Jezu. Kurwa, Maciusz, myślałam, że mnie już nic gorszego nie spotkało niż to sama, a ty mnie tutaj straszysz jakąś wizją. Ja pierdolę.
żebym tylko dziecko mi jakiegoś Saigonu z życia nie zrobiło, bo naprawdę ja sobie na to nie zasłużyłam, na takie piekło. Kurwa, nie stasz mnie. Ona jest grzeczna. Ja jej nie pozwolę w ogóle z domu wychodzić. Słuchajcie, dobrze, kończymy. No, to trochę tak na pod koniec smutalnie chciałam. No, to nie martwcie się, jakoś to będzie. To dobranoc, kochani. Kolorowych snów. Dziękuję za rozmowę. Zaraz będzie film na kanale. No, to fajnie było, tak. No. Pa, dobranoc. Kocham was, moi widzowie. Bye, bye.